Dzień dobry Państwu, kłaniam się pięknie ze stadionu Widzewa, gdzie za chwilę rozpocznie się mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Stomilem Olsztyn. Nasi rywale wprawdzie jeszcze nie zdobyli punktu, ale to zespół groźny. Te porażki, które im się przytrafiły, to efekt budowania nowego zespołu. Adrian Stawski, były trener Bytowi, ma ciężką tutaj próbę charakteru i odporności, bo dostał tylu nowych zawodników, że na dobrą sprawę musi po prostu na nowo ułożyć swój zespół. Ogromne zmiany w składzie Stomilu. Przypomnę, że między innymi trafili do tego klubu Łukasz Moneta i Szymon Lewicki. Uprzednio w GKS-ie Tychy trafił Fundambu, który grał ostatnio w Widzewie. Autor jedynego gola dla Widzewa właśnie w meczu ze Stomilem. Przepiękna przewrotka, jakby załatwiła sprawę. Przyszedł także bramkarz Krzysztof Bąkowski z rezerw Lecha. Benjamin Czajka z Wisły Płock, Damc z ŁKS-u, Aleksander Pawlak ze Stali Rzeszów, podobnie Wojciech Rejman, także Stal Rzeszów, Wójcik z GKS-u Wikielec, Żwir z Sokoła Ostróda odeszli, Buchot, Zbyrtek, Karolina, Hinokio, Jońca, Kudryawcew, Kuświg, Leszczyński, Łuczak. No lista jest naprawdę długa i dopiero jestem w połowie, a więc wiadomo, że zespół, który buduje się od nowa, ma ogromne problemy. Zaczęli zawodnicy z Olsztyna od porażki u siebie z chorobrym 1-2. Bramkę strzelił Fundambu, taki bliźniaczy gol, jak zdobyli kiedyś, jak zdobył Fundambu bramkę tutaj właśnie w meczu ze Stomilem. Później była porażka w wyjazdowym meczu z Jastrzębiem 0-1 i później porażka u siebie z Koroną 0-1. Skład próbuje Adrian Stawski ustawić tak, żeby nie było wątpliwości, kto jest tutaj ważny dla tej drużyny, ale na ławce rezerwowych naprawdę pojawiają się zawodnicy, którzy no naprawdę zasługują na szacunek, choćby Shun Shibata, Japończyk, 24-letni pomocnik z Olimpii Zambrów, on także był oceniany przez wielu znawców futbolu, no i jest traktowany jako piłkarz, który naprawdę bardzo dużo może znaczyć dla zespołu. A zatem rozpocznę od składu drużyn. Rozpoczynamy od Stomilu Olsztyn w bramce z numerem 31 Krzysztof Bąkowski, to młodzieżowiec, ma 18 lat. Z numerem 3 Rafał Remisz, kapitan zespołu, 29-latek. Z numerem 4 Wojciech Rajman, 33 lata. Szóstka to Jonathan Strauss, 27 lat. Dziesiątka Karol Żwir, 26-letni zawodnik, 13 Łukasz Moneta, 27 lat, 20 Szymon Lewicki, 22 lata, Jonathan Simbawanga, Demokratyczna Republika Kongo, 20-latek, 29 Damian Ciechanowski, 70, również doskonale nam znany w Łodzi 22-letni Merwin Fundambu, to piłkarz także z Kongo, i 77 Patryk Mikita, czołowy strzelec Radomiaka, a teraz w Stomilu Olsztyn. Pora teraz na skład zespołu Widzewa w bramce z numerem 44 Jakub Wrąbel. Piątka Tomasz Dejewski, dziesiątka Juliusz Letniowski, piętnastka Krystian Nowak, 16 to Karol Danielak, 17 Bartosz Guzdek, młodzieżowiec, 23 Paweł Zieliński, 25 Marek Hanousek, 55 Abdul Aziz Tetech, 92 Fabio Nunesz i 95 Patryk Stępiński. Oznacza to, że na ławce rezerwowych wylądowali Mateusz Michalski, Paweł Tomczyk, no blisko także składu w tej chwili są Patryk Mucha, Daniel Tanżyna, Kacper Karasek, Radosław Gołębiowski, Daniel Wilnanewa, to nowy piłkarz pozyskany z Ligi Hiszpańskiej. Nunesz i Guzdek od początku, za to na ławkę powędrowali, jak już mówiłem, Michalski, Tomczyk, Gęgębiewski. Wszystko jest jasne. Patrzę na rezerwowych zespołu gości. Smuk, Czajka, Spychała, Szabaciuk, Shibata, Zych, Szramka, Galach i Brdak. I jeszcze krótkie przedstawienie. Sędzia główny Konrad Kiełczewski. Sędzia asystent pierwszy Piotr Podbielski. Asystent drugi Maciej Śliwiński. Za chwilę także parę słów o historii tych spotkań. W sezonie 2021 Widzew wygrał ze Stomilem 2-0. Mówiłem o bramce Fundambu, a poprawił i ustalił wynik w 58. minucie z rzutu karnego Marcin Robak.
i mecz wyjazdowy wygrany przez Widzewiaków 1-0 po bramce Michaela Ameją w 54 minucie. Wszystko jest jasne. Widzew zaczął znakomicie, 3 zwycięstwa, później porażka w Gdyni 1-3, a Stomil już Państwo wiedzą, jak to wygląda. Niestety ten zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Mówię niestety, bo chyba każdemu trenującemu jakikolwiek sport jest bardzo trudno pogodzić się z faktem, że gra w zespole, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Jeszcze okrzyk dodający animuszu. Stomil Olsztyn ustawiony po lewej stronie. Kapitan tego zespołu. Rafał Remisz. Blisko linii bocznej. Jeszcze popijają, wykorzystując przerwę. To, że jeszcze arbiter nie rozpoczął spotkania. I za chwilę rozpocznie się mecz, który będzie dla Widzewa świetną okazją do tego, żeby po prostu zrehabilitować się za porażkę w Gdyni 1-3. Bartosz Guzdek, przypomnę, ostatnio przez sezon na wypożyczeniu w Ruchu Chorzów. Letniowski blisko arbitra. Wiemy już wszystko. Trzeba będzie grać o zwycięstwo, bo inne jakiekolwiek ustawienia naprawdę nie są dla Widzewa korzystne. Już Bartosz Guzdek zaczął. Ruszali Hamousek, teraz Nunesz głęboko do tyłu, od razu do obrońców, do Krystiana Nowaka, Patryk Stępiński, wolniutko do środka pola do Hanouska. Piłka wędruje na drugą stronę do Karola Danielaka. Ten od razu zaatakowany przez zawodników Stomilu. Stomil przyczajony, Fundambu przebiegający tutaj koło naszych obrońców, ale błąd teraz, przewrócił się. Krystian Nowak podskakuje, zdenerwowany być może, że przy tym upadku jeszcze coś zrobił z nogą, bo będę teraz przyglądał się, czy jest w pełni sił. Środek obrony, na środku jest Wanga, Simba Wanga. Gramy Krystian Nowak, Dejewski czekał bardzo długo do Tetech. Do Krystiana Nowaka, linia środkowa, ładne zagranie, pięknie Letniowski drybuje, jeszcze nie koniec, Nowak w uliczkę dostaje piłkę, ale bliżej jest na pewno obrońca zespołu Stomilu i będzie wrzutka, Nunesz lewą nogą i mamy pierwszy rzut rożny. Ładna, błyskotliwa akcja, dokładne dogranie z lewej strony i mamy pierwszy rzut rożny w tym spotkaniu i myślę, że nikt Widzewiaków tutaj nie będzie lekceważył, bo już pierwsza akcja pokazała, że podłączenie się tego obrońcy, jakim jest Krystian Nowak, bardzo dużo zmieniło. Stały fragment gry, gdzieś tam jeszcze ustawione wielkie pudło reklamowe, Letniowski dorzuca piłkę, zagrana na drugą stronę boiska, jest tam Patryk Stępiński, Letniowski zostaje, piłka wybita gdzieś na szesnastkę, ale pewnie zagrali obrońcy i wraca główka. Pomylił się bramkarz, jeszcze jest pusta bramka i z linii bramkowej świetna interwencja kapitana zespołu gości. Leży jeden z Widzewiaków na środku pola karnego. Nunesz walczący z Fundambu. Lepszy Nunesz, powinien arbiter przerwać grę, bo Widzewiak cały czas leży w polu karnym. Ładna centra, ale spokojnie łapie piłkę 18-latek Krzysztof Bąkowski. No i będzie oczywiście interwencja masażystów, a zatem odnotujmy, że w trzeciej minucie z linii wybił piłkę kapitan zespołu gości Rafał Remisz. Świetna interwencja. No, taka w dobrym stylu, a strzelał Hanousek z tego, co widziałem, a więc była to sytuacja, która mogła przynieść pierwszego gola dla zespołu Widzewa. Już podnosi się Krystian Nowak, on tam ucierpiał w tym starciu. Arbiter rozpoczyna grę, szybko zagrana piłka. Nunesz to, przypomnę, zawodnik, który jest urodzony w 92 roku. Później powiemy o jego piłkarskich
osiągnięciach, a teraz Widzewiacy próbują szybką piłką ograć zespół gości. Jest Dejewski, bardzo krótko do Tetecha. Tetech i Letniowski muszą grać bardzo rozsądnie, bo odniosłem wrażenie, jak w meczu w Gdyni i Letniowski, i Tetech stracili siły gdzieś po 30 minucie. Zagranie do Gustka, ale tutaj bardzo ładnie poradził sobie Banga, 20-latek, jak rutyniarz. Zamach na lewą nogę, przejście na prawą, jeszcze raz na lewą. Oszukał Gustka, który go faulował. Gustek najbardziej wysunięty. Blisko podszedł także Karol Danielak. Hanousek także podchodzi blisko, ale chyba zostawią piłkę bramkarzowi. Piąta minuta gry. Jest 0-0. Ale bliżsi zdobycia bramki byli Widzewiacy. Ładna sytuacja, ale pewna interwencja. Trzeba przyznać, że tutaj no, Rafał Renisz spisał się znakomicie. Wybicie piłki mocne, zdecydowane do przodu przez Bąkowskiego. Walczymy o piłkę, stracił ją Fundambu i zagranie do Wrąbla. Nie można nic złego powiedzieć o naszym bramkarzu, choć bramka zdobyta przez zespół z Gdyni na 2-1 strzałem w długi róg. No chyba gdyby szybciej Wrąbel zareagował, to myślę, że ten gol mógłby nie paść. Liczna grupa sympatyków Stomilu Olsztyna teraz rozpocznie Tomasz Dejewski. Na samym środku Dejewski ma Patryka Stępińskiego i będzie zagranie w środku do Hanouska. Hanousek, obok jest Patryk Stępiński, ustawiony zespół gości bardzo wysoko. Szukam Mikity, on potrafi zrobić bardzo dużo dobrego dla swojego zespołu. Muszą Widzewiacy uważać. Karol Żwil przebiega z 20 na koszulce. Szymon Lewicki, doświadczony 33-letni zawodnik. On potrafi kierować piłkę w bardzo trudnych sytuacjach do bramki. 77 to Patryk Mikita. Mówiłem, niezwykle skuteczny w zespole Radomiaka. Później kontuzja. No i efekt jest taki, że wraca do futbolu. Uwaga! Guzdek świetnie sobie wypracował pozycję. Bardzo ładny rajd Gustka, który pokazuje tutaj, że potrafi grać w piłkę. 6. minuta. Guzdek. Świetna akcja. Bardzo ładnie. No to Stomil pokazuje, że będzie walczył o całą pulę. Zresztą tak Adrian Stawski opowiadał przed spotkaniem, że on tutaj przyjechał z zespołem nie po to, żeby się bronić, ale po to, żeby spróbować wygrać to spotkanie. Od bramki Bąkowski do Remisza. Bąkowski drybluje, no bardzo odważna to była decyzja bramkarza gości. Remisz tylko przez moment, jest Damian Ciechanowski, Fundambu. Dobre zagranie przy linii bocznej. Fundambu walczący z dwoma zawodnikami. Aut dla piłkarzy Stomilu. I właśnie Ciechanowski będzie rozpoczynał. Damian Ciechanowski ma 25 lat. Zagrywa w sześć boiska do Wojciecha Rejmana. Rejman w środku pola. A teraz ładna akcja indywidualna. Płasko! Bardzo niebezpiecznie. No tam Tomasz Dejewski miał ogromne problemy. Pokazuje tutaj Lewicki, że wybił piłkę obrońca, te jego gesty, jakby chciał arbitrowi zwrócić uwagę, że powinien być rzut rożny dla Stomilu, a tymczasem tego rzutu rożnego arbiter nie odgwizdał. Świetna akcja Bartosza Gustka, pokazująca, że ten chłopak nie czuje żadnych kompleksów. No z Wandą będzie musiał toczyć twarde boje, bo zawodnik Demokratycznej Republiki Kongo próbuje przejąć piłkę. Ładnie próbował Danielak teraz dograć. Nie udało się. Gramy na obwód. Hanousek. Szkoda, niedokładnie. Wychodzi Stomil. Trzech, czterech zawodników w niebieskich strojach. Próbują utrzymać się przy piłce. Teraz środek pola. Tutaj popełniamy błąd. Rusza Stomil, ale to podanie jest niedokładne. Wróci na pewno Patryk Stępiński i wyjaśni sytuację. Guzdek.
Szybko Ciechanowski do przodu w kierunku Fundambu. Wchodzą w środek pola. Dobre wejście. Jeszcze nie koniec. Próbował tam Karol Żwir i rusza kontratak. Juliusz Letniowski po lewej stronie boiska. Ma dwóch zawodników obok siebie. Zagrywa na drugą stronę. Niedokładnie. I Simba. Wanga rozpoczął akcję ofensywną. Wraca młodziutki stoper na swoją pozycję, a teraz świetne zagranie w uliczkę. Uwaga! No, próba strzału. No, próbuje Stomil się odgryzać, bo na razie więcej do powiedzenia ma Widzew. I te dwie odnotowane przeze mnie akcje to zaledwie no, ułamek tego, co dzieje się na boisku. Wrąbel od bramki. Czeka Jakub Wrąbel, obok niego Tomasz Dejewski. Zagrywa Wrąbel na prawą stronę. Tutaj wygrywa główkę obrońca Stomilu. Trzeba przyznać, że radzą sobie dobrze. I teraz Simba Wanga do prawej strony, do Ciechanowskiego, a jednak niedokładny. Damian Ciechanowski puścił piłkę w aut, ale tak naprawdę nie miał wielu szans, żeby piłkę złapać. Tetech. Dejowski, jesteśmy coraz bliżej linii środkowej boiska. Krystian Nowak pokazuje, jak mają się przesunąć koledzy. Nunes znów do środka. Tutaj jest Hanousek, dwóch zawodników ze Stomilu obok niego. Walczący, wraca także odrobinę Fundambu. Blisko tu środkowej linii Wojciech Rejman. On będzie próbował przejąć te wszystkie zagrane piłki. A teraz bardzo, bardzo niedokładnie grają widzewiacy. I tracimy piłkę w prostej sytuacji. Tetek ustawiono obok Hanouska, z przodu Guzdek, obok niego Letniowski i Danielak. Dobra piłka w środek pola. Fundambu traci ją po zagraniu Krystiana Nowaka, który dzisiaj ma ogromne chęci do ofensywnej gry. Wzdłuż linii bramkowej zagrywają goście. Piłka opuszcza boisko, patrzę na stoper. 11 minuta. Głośno na stadionie Widzewa, sceneria fantastyczna, znakomity doping obydwu stron, bo i widzewiacy, i kibice z Olsztyna dopingują gorąco swój zespół. Teraz wydawało się, że Patryk Mikita pobiegnie tam do tego podania za plecy, ale nie udało się. Szymon Lewicki podchodzi bliżej. No tutaj próbują złapać nas na jakiś kontratak. Letniowski do środka, do Hanouska, czeka. Stomil, wysoko postawione zasieki, teraz nawet sześciu z tyłu, pięciu, trzech w środkowej linii, dwóch z przodu. Szymon Lewicki i Patryk Mikita. Wrócił do linii pomocy. Teraz Mikita jakby chciał powiedzieć, że potrafi spełniać wszystkie role, jakie przydzieli mu trener. Nunes chciał oszukać teraz Ciechanowskiego, ale nie udało się to. Uwaga przy linii końcowej, walka 1-1 i Mikita już łapie piłkę i zagrywa do środka. Dobry kontratak Stomilu, ładna piłka w kierunku Fundambu. Przyjmuje Fundambu lewą nogą, troszkę go wyrzuciło przy tym stopingu, przy tej przyjmowanej piłce, aż odleciał do Gustka. Teraz za szybko Karol Danielak. No musi być najpierw ruch napastnika, a Danielak szybko pozbył się piłki. I teraz rusza kolejny atak w kierunku Wrąbla. Wrąbel czujnie, blisko szesnastki, przed chwilą nawet był 3-4 metry przed szesnastką. Adrian Stawski taki nietypowy sposób dopinguje swój zespół. Zagwizdał bardzo głośno i donośnie, jakby chciał powiedzieć, coś jest złego w ustawieniu, i tak było. W środek pola rusza akcja zdecydowana. Fundambu po prawej stronie, jest Nunes i Fundambu. Fundambu ogrywa Nunesa, ładnie to zrobił. Zobaczymy, czy Nunes potrafi sobie poradzić z Kongijczykiem, bo ten drybluje naprawdę w dobrym stylu. Ładna akcja w środku pola, tam poszedł jeszcze Rejman. Zostają teraz z tyłu Remisz, Rejman wysoko do Ciechanowskiego, Ciechanowski płasko do Fundambu, tutaj jest Rejman. Brawo, dobre zagranie w pole karne, ale jeszcze piękniejsza i skuteczniejsza interwencja naszych obrońców. Przewrócił się Bartosz Guzdek. Jęk zawodu. Chciał teraz Wanga zagrać bardzo
dokładną piłkę, nie udało się, uwaga, leży na ziemi, stoper Stomilu. Coś się stało podczas tego wybicia piłki. Bije ze złością rękami w murawę. Zaraz będziemy wiedzieć, co się stało. Szybka interwencja masażystów. Coś się wydarzyło z tym młodym stoperem. Natychmiast przerwa. Adrian Stawski wykorzystuje. Woła do siebie Fundambu, pozostałych zawodników. Jest mitygowany przez arbitra, ale już jest wszystko w porządku. Patrzymy na Simbe Bwange. Tam jest w tej chwili obok niego masażysta. Zaraz się przekonamy, czy wszystko będzie w porządku. A tymczasem przerwę wykorzystują zawodnicy Stomilu, chcąc pokazać, przekazać sobie ważne informacje. Tym bardziej, że mamy w tej chwili 15 minutę gry. No przez moment bardzo cierpiał piłkarz gości, ale już Banga chyba jest w dobrej formie. Sędzia techniczny blisko jest tego piłkarza, a także blisko jest także Tetech, blisko przy niedźwiedziu, a więc takie drobne urazy na początku. Za chwilę Banga będzie, tak jest. Arbiter pokazuje, że wszystko jest w porządku. No taki jakiś drobny, bardzo drobny, ale dokuczliwy uraz, bo widziałem, jak ze złością walił pięścią w murawę stoper Stomilu. Fundambu. Renisz wychodzi do piłki. Dobrze. Tutaj spisuje się kapitan zespołu gości. Ciechanowski także, nie brakuje ostrych starć. A teraz Rafał Remisz wybija piłkę po nodze Gustka na aut, a zatem aut będzie dla Stomilu. Przesuwają się do przodu. Ciechanowski, taka piłka zagrana z woleja od razu przez Wojciecha Rejmana. Jeszcze raz troszkę chaosu teraz mamy na boisku. Jonathan Strauss, grający tam po prawej stronie. Ładny rajd Widzewiaków. Dobre dorzucenie, ale tu Bąkowski bez problemu łapie piłkę. A teraz pokazuje swoim kolegom, żeby odeszli od niego, żeby nie zajmowali tutaj miejsca przed jego interwencją. Stomil. Piłka przy nodze. Remisz do bramkarza. Vanguard po drugiej stronie. Próbę zagrania do przodu, do zawodnika gości. Faulowany był Szymon Lewicki, a teraz przechodzą do przodu. Patryk Mikita wchodzi na przedpole. Dobra główka Krystiana Nowaka. Wraca piłka, ale tutaj Nunesz na pewno puści ją w aut. Tak jest. Jeśli można mieć zastrzeżenia, to nie do szybkości akcji, ale do pewnego chaosu, który wkradł się teraz w grę obydwu drużyn, zwłaszcza w środku pola tutaj nie radzą sobie zawodnicy obydwu drużyn. Być może ma to wpływ, ma na to pressing, który zakładają obydwie drużyny, a być może jest to zupełnie inna przyczyna. Myślę, że troszkę nerwów jest. Ostatnia drużyna w tabeli gra jak równy z równym. W 18 minucie jest 0-0. Mieliśmy swoją ogromną szansę, ale bardzo pewnie z linii bramkowej wybił piłkę kapitan zespołu Stomilu. Środek pola. Wychodzą zawodnicy Stomilu. Za łatwo tracimy piłkę. Wraca także bardzo szybko i zdecydowanie Wojciech Rejman. I prawą stroną atakuje teraz Stomil. Ciechanowski, ładny zwód. Z powrotem do Remisza. Pograją troszkę piłką, zmuszając nas do biegania. Świetny mieliśmy początek. Vanga tylko przez moment jest przy piłce. Teraz Wojciech Rejman. Wraca piłka pod nogi stopera Stomilu. Będzie grał miękko w kierunku linii bocznej do Ciechanowskiego. Ciechanowski, Nunesz. Fundambu, ładne przyjęcie piłki i będzie miał aut zespół gości. Przesuwa całą defensywę. Tutaj jednym takim krótkim gestem w tej chwili Remisz. I grają klepkę. Widzewiacy nie podchodzą tak wysoko. Dopiero teraz Hanousek. No i szeroko, zdecydowanie Rejman. Remisz i Rejman.
tworzą tą zaporę. Obok nich jeszcze młodziutki Dwanga, który stara się tam przejąć piłkę. Często wspomaga ich Karol Żwir, ten, który operuje w środku pola. 26-latek i gramy przez środek. Tetech, za mało jest ruchu w zespole Widzewa. Nie zmieniamy się pozycjami, nie dublujemy nawet stron. Hanousek, Tetech ma troszkę swobody, bo Fundambu źle podszedł. Bardzo spokojnie powstrzymany jest w tej chwili Nunes. Próbował zdecydowanej akcji, ale Portugalczyk został zastopowany z wielką łatwością przez Ciechanowskiego. Teraz akcja na raz, łapie piłkę Nunes, ładnie łamie do środka, jeszcze raz w lewo. Ładna central, Dwanga tutaj potrafi sobie w tych trudnych pozycjach świetnie poradzić. Nunes ma bardzo bogatą swoją karierę, między innymi grał w Benfice Lizbona, w młodzieżowych drużynach, w Porto, w Parmie. Miał nawet podpisany kontrakt z Blackburn Rovers. Grał także w Latinie Calcio w Serie B, ale bez większych osiągnięć. Ale no, zwiedził troszkę świata, zobaczymy co będzie dalej. Arbiter przerywa grę, bo faulowany był Marek Hanousek i będzie rzut wolny dla Widzewa. A zatem już przygotowani są piłkarze Widzewa do rzutu wolnego. Juliusz Letniowski, on jest przy piłce, obok niego Nunes, po drugiej stronie Patryk Stępiński, na niebiesko zawodnicy Stomilu. Rysuje arbiter, gdzie mogą ustawić się w murze. Karol Żwir zostawia Fundambu. Jakby chciał powiedzieć, że Fundambu sobie sam poradzi. Letniowski podbiega do piłki, zagrywa płasko po ziemi, już podchodzi tam Remisz. Próba centry, zagrana piłka trącona przez obrońcę i teraz Stomil będzie próbował kontrataku w kierunku Fundambu. Piłka, ale jest tutaj Nunes. Trzeba przyznać, że Fabio w tych trudnych piłkach na razie, w tych piłkach, gdzie trzeba i pobiec, i odebrać, futbolówkę radzi sobie dobrze. Letniowski, obok niego Fundambu, krótkie zagranie do Krystiana Nowaka. Nowak na prawą stronę do Patryka Stępińskiego. Próbuje podłączyć się do akcji Stępiński, stoi jednak ta nasza linia środkowa. Jest Tetech, ale Tetech raczej nie stara się przyspieszyć gry. No i to jest niedobrze, bo wracają bardzo szybko piłkarze Stomilu i zajmują pozycję. Jeszcze raz do tyłu, szeroko. W tej chwili już 22 minuta. Jest Fabio Nunes do Letniowskiego, próba zagrania w uliczkę, ale tu jest jeszcze bardzo dobrze atakowany. Będzie kartka, żółta kartka dla Wangi za to wejście bardzo ostre w Nunesa. Trwają dyskusje, ale myślę, że arbiter ma rację. Nie powstrzymał Wanga nogi, nie zdołał się zatrzymać i sfaulował Juliusza Letniowskiego. Pójdzie więc Letniowski, przepraszam, Nunesa oczywiście. Fabio Nunes był faulowany. I mamy niestety zmianę. No ale tutaj okazuje się, że Abdul Tetich ma problemy z przywodzicielem, a zatem za chwilę będzie zmiana. Mateusz Michalski w 23 minucie za Tetecha. Wrócił więc Mateusz do gry. No i teraz będziemy mieli stały fragment. W murze staje tylko Fundambu. Z tyłu Nunes. Wykonawcą będzie Juliusz Letniowski. Prawa noga. Ale pewny, bardzo ładnie interweniuje tutaj Bąkowski. Świetna interwencja. 24 minuta. Bąkowski po wolnym Letniowskiego. Przerzuca piłkę
na rzut rożny. Już jest gotowa, ustawiona akcja. Sześciu czy nawet siedmiu Widzewiaków jest w polu karnym. Zostaje tylko Karol Danielek na zamknięciu. Mocno zagrana piłka, niepotrzebnie Nunesz ją przepuścił. Nie, to Patryk Stępiński. A to było bardzo groźne. W 23 minucie odnotujmy, że Bwanga obejrzał żółtą kartkę. A tymczasem tutaj przed chwilą także korzystał z pomocy masażysty grający z numerem 10 Karol Żwir. Bardzo ważną rolę ma do wypełnienia Karol Żwir, gra w środku pola. To taka pozycja jak Marka Hanowska. Nunesz, nikt mu nie krzyknął. Dwóch zawodników. Karol Żwir puszcza Mateusza Michalskiego. Michalski będzie strzelał. Nie, zagrał za plecy wbiegającemu tam naszemu Pawłowi Zielińskiemu. I Zieliński już w tym momencie nie mógł nawet wrócić po piłkę. A szkoda, ładnie zaczynała się ta akcja. Nunesz ustawia się bardzo szeroko. Mamy 25. minutę meczu. Zobaczmy zatem, jak Widzewiacy to rozegrają. Piłka przy nodze. Letniowski do... Nie, nie dostaje jeszcze piłki. Podbiega blisko do Dejewskiego. O właśnie, i teraz takie podanie na 2 metry. Szybko do Krystiana Nowaka, ale to zagranie Nowaka raczej pominimy milczeniem, bo kompletnie Krystian się tutaj zgubił. Zagrał wprawdzie w uliczkę, ale na pewno nie była to uliczka z Barcelony. Niedokładnie, bardzo niedokładnie. Stomil, inicjatywę ma Widzew, ale piłkarze z Olsztyna próbują kontrataków. Teraz łapany przez Dejewskiego był Szymon Lewicki, arbiter puścił grę. No, mógł to spokojnie sędzia asystent zasugerować arbitrowi. Patryk Stępiński, prawa strona boiska, przed nim jest Szymon Lewicki, rosły chłop. Wręcz powiedziałbym wymarzone warunki do gry w ataku. Nunesz, prostopadła piłka, odbija się od jego błąd i mamy 1-0. Kolosalny błąd, prosty błąd w defensywie. Nie wyszedł z bramki golkiper gości, czekał, wszystko dobrze Stomil ustawił w obronie i Nunesz trafił do siatki i mamy pierwszą bramkę dla Widzewa. No to jeszcze raz efekt tego, że buduje Stomil dopiero drużynę, a nie ma już ją gotową. Kardynalny błąd bramkarza. Wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Bąkowski jednak nie wyszedł z bramki i nie potrafił przeciąć tego zagrania. 1-0. Przez moment tylko wydawało się, że nic nie będzie z tej akcji. Ciechanowski. Znów piłka za plecy. Znakomicie Nunesz potrafił się zachować bardzo sprytnie, ale mówię, to wszystko było w rękach Bąkowskiego, który został, nie wiadomo na co czekał, na podanie do bramkarza. Błąd Bąkowskiego i błąd obrony zarazem, ale bramkarz mógł to spokojnie wyjaśnić, wychodząc wysoko. Teraz Patryk Mikita, zagranie na lewą stronę, jest tam Patryk Stępiński. Zobaczymy, czy uda mu się powstrzymać akcję gości. Łukasz Moneta, były piłkarz GKS-u Tychy wywalczył w tej chwili rzut rożny. Jak popełnia się takie kardynalne błędy w defensywie, to się musi kończyć golem. Choć podejrzewam, że Nunesz nigdy w życiu nie strzelił tak łatwo gola, jak tutaj właśnie na stadionie Widzewa. Zepchnęli nas teraz zawodnicy Stomilu, grają dokładnie, będzie centra, uwaga, poradzili sobie Widzewiacy, walczą o górną piłkę, jest Fundambu, przejął futbolówkę, przechodzi bliżej, no już znamy te jego przewrotki, teraz Patryk Stępiński musi wyjść z piłką, pada na ziemię,
Arbiter chyba przerwał grę. Tak jest. No, ale było groźnie. 100 mil do końca, będzie walczył i o to nam chodzi, żeby to było dobre, otwarte spotkanie. Fabio Nunes. Przypomnę, że debiutował w meczu w Gdyni. Wszedł w drugiej części spotkania, a tutaj, grając od początku, zdobył gola dla Widzewa. Guzdek uprzedzony przez Hanouska. Brawo Mateusz, Mateusz Michalski. Nunes wrzuca na przedpole. Dobra główka zawodnika gości, tylko na moment. Letnioski stracił piłkę. Bwanga, jeszcze nie koniec. Dobrze na prawą stronę do Ciechanowskiego. Ciechanowski i Nunes. Nunes. No i wrzucona piłka, przedłużona główką przez Wojciecha Rejmana. I teraz Remisz będzie układał na nowo akcję. Stomilu, Fundambu do Ciechanowskiego, niedokładnie. Arbiter nie przerywa gry. Mateusz Michalski rozpoczyna kontratak, ale Karol Żwir spokojnie, pewnie interweniuje. Za długo żeśmy prowadzili piłkę, zamiast zagrać ją dokładnie w kierunku wychodzących zawodników. Dobrze teraz w środku pola. Krystian Nowak szeroko do Tomasza Dejewskiego. Wróci chyba piłka pod nogi. Nie, świetnie pokazuje się Mateusz Michalski. Przekłada piłkę na prawą nogę, a spokojnie interweniuje Krzysztof Bąkowski. No gdyby wcześniej i czujnie grał bramkarz gości, to myślę, że była to zupełnie inna interwencja. Puścił Ciechanowski piłkę w kierunku Szymona Lewickiego. Lewicki wywalczył aut. Odbita piłka o Krystiana Nowaka z autu. Ciechanowski w środek pola. Szymon Lewicki źle przyjmuje piłkę. Bardzo ładnie tam dryblują widzewiacy. Arbiter puszcza grę, a szkoda, bo była okazja do dobrej akcji. I teraz zespół gości cały czas próbuje. Traus na lewą stronę. Dokładna piłka, nie ma centry, za to jest indywidualna akcja w pole karne. Przepuścił piłkę zawodnik Stomilu i oszukał tym samym, a właściwie wprowadził w błąd piłkarzy. Mateusz Michalski, 3-3. I dobry odbiór w tej chwili Rafała Remisza. Witam Państwa, 32. minuta spotkania. Zaczęło się bardzo dobrze dla Widzewa, bo już w trzeciej minucie świetna akcja i ratują się goście wybiciem piłki z linii bramkowej. To ich kapitan Remisz stanął na drodze futbolówki, która nie wtoczyła się do siatki. W szóstej minucie Bartosz Guzdek pokazał, jak się drybluje. Piękny drybling zakończony efektownym wyjściem bramkarza Stomilu i Guzdek niestety nie zdobył bramki, ale później była żółta kartka dla stopera Stomilu Olsztyn, który faulował już po akcji zakończonej. W 24 minucie znów bardzo dobra interwencja bramkarza gości. Bąkowski świetnie przerzuca piłkę po rzucie wolnym Letniowskiego, który zakręcił w wielkim stylu gdzieś tam w okolice narożnika. I wreszcie nadeszła 26 minuta. Tu widzewiacy zaczęli od akcji w środku pola. Doskonałe podanie do Nunesza. Ten wpada w pole karne, powstrzymywany przez obrońcę. Ten czekasz wyjdzie z bramki, Bąkowski, ale Nunesz wykorzystuje gapiostwo i obrońcy, i bramkarza. I takim bardzo sytuacyjnym strzałem wstawia nogę, gdzie trzeba, i piłka ląduje w rogu bramki. A więc teraz w 33 minucie Widzew prowadzi 1-0. Mecz jest ciekawy. Goście nie rezygnują z wyrównującej bramki. Cały czas próbują tam gdzieś tam zaskoczyć widzewską defensywę, ale Widzew broni się znakomicie, a doping 15-tysięcznej widowni robi swoje. Widzewiacy prowadzą 1-0 i mecz zapewne do końca będzie bardzo, bardzo ciekawy. Halo Studio. Teraz lewa strona boiska. Ruszają znów zawodnicy Stomilu. 2-3. Widzewiacy mają szansę na kontratak, a jednak wracamy pod naszą bramkę. Jest tu Patryk Stępiński. Od razu Szymon Lewicki podchodzi blisko. Jest także Patryk Nikita.
próbują zagrać agresywnie, arbiter puszcza grę, bo jest dobra okazja na kontratak. Mateusz Michalski sadzi bardzo szybko i zdecydowanie, ale to podanie do Nunesza w wykonaniu Widzewiaków już było bardzo, bardzo niedokładne. A zatem wracamy z kolejną akcją pod bramkę, 34 minuta. Goście, Karol Żwir do obrony, do kolegów. Wanga tutaj do jego, swojego kapitana. Tutaj będzie Rafał Remisz próbował zagrywać piłkę pod nogi, ale Bąkowski decyduje się na zagranie piłki głową. Uwaga! Szybko i zdecydowanie wychodzi Jakub Wrąbel, ale to zagranie nogą nie było zbyt dokładne. Jeszcze raz Stomil. Lewa strona tam jest zupełnie odkryta. Ładna centra. Świetnie w ostatniej chwili Patryk Stępiński i uniesiona chorągiewka mówi wszystko. Poza linią obrony był jeden z zawodników Stomilu, chyba Szymon Lewicki, i arbiter bardzo szybko to wychwycił. Zresztą doskonale także w tempo podniósł chorągiewkę sędzia asystent i skończyło się na strachu. Teraz rzutem wolnym rozpoczną Widzewiacy, ale wrócili piłkarze z Stomilu. Fizycznie bardzo dobrze prezentuje się ta drużyna układana przez Adriana Stawskiego. Przypomnę, że to była wielka rewolucja, podobnie jak Widzewie. Wielu nowych zawodników. Fundambu zaatakował ostro Juliusza Letniowskiego. Już biegnie przeprosić naszego pomocnika. Arbiter uspokaja Fundambu, bo to chyba nie było potrzebne wejście. Juliusz Letniowski już w pełni sił. To był może taki faul dokuczliwy bardziej niż złośliwy. Nunesz do Letniowskiego. Letniowski traci piłkę. Doskonałe zagranie do Szymona Lewickiego. Lewicki bierze na plecy zawodnika Widzewa. Jest faulowany. No, jest to doskonałe miejsce na oddanie strzału. 2-3 metry poza linią pora karnego. Kto będzie strzelał? Zaraz się przekonamy, bo Widzewiacy mają teraz inne zmartwienie. Trzeba ustawić mur i to dobrze ustawić. Bartosz Guzdek idzie do muru. Hanousek ustawia się jako ten skrajny. Pokazuje do Wrąbla, że już jest gotowy. 6, nawet 7 zawodników Widzewa przygotowanych do ustawienia. Jest Mateusz Michalski. Arbiter pokazuje, gdzie Widzewiacy mogą stanąć. No i teraz pytanie, kto będzie strzelał? Przygotowany jest Łukasz Moneta. To ten piłkarz z numerem 13. Blisko. Wychyla się jeszcze, sprawdza. On będzie strzelał. Uwaga! 37 minuta. Łukasz Moneta. Taki rozkrok. Nie, jednak zostawił piłkę. Uwaga! I świetnie spisuje się Wrąbel. Doskonała interwencja naszego bramkarza. 37 minuta. Wrąbel ratuje. Ratuje nasz zespół. Świetna interwencja. Przypomnę, po pierwszym strzale gdzieś tam piłka trafiła między tą grupę całych walczących zawodników i Widzewa, i Stomilu. No i padł jeszcze jeden strzał, tak można mówić językiem strzeleckim. Piłka odbita od linii, od jednego z zawodników zmyliła Wrąbla, ale ten popisał się świetną interwencją. Wystawił lewą rękę, zatrzymał piłkę, a później przy dobitce spisał się równie dobrze. Teraz już zdenerwowani zawodnicy Stomilu grają bardzo niedokładnie, ale mieli swoją szansę. Był faul na Szymonie Lewickim i to była wielka szansa na to, żeby goście mogli wyrównać. Adrian Stawski bardzo blisko linii bocznej. Teraz Guzdek zagrał na jeden kontakt do Nunesza. Pokazuje Nuneszowi, gdzie chciał dostać piłkę. Nunesz drybluje, ucieka do środka. Dobrze zagrywa do Guzdka. Ten zobaczył, że jest Mateusz Michalski. Świetne zagranie na wolną pozycję. Ale tutaj nie popisał się nasz zawodnik. Paweł Zieliński miał swoją sytuację. 38 minuta. Zieliński strzela, broni Bąkowski. Trzeba przyznać, że bardzo czujnie, z wielkim wyczuciem ustawił się golkiper gości, starając się po prostu tylko odbić piłkę.
Może nie była to jakaś fantastyczna interwencja, ale nie usiadł w tempo, lecz odbił piłkę, która zmierzała w kierunku jego lewego rogu. Znów rzut rożny, przepuszczona futbolówka, wyjaśniają sytuację i w doskonałej sytuacji był teraz Krystian Nowak, który mógł skierować piłkę do siatki. 39. minuta. Nowak z bliska nie trafia w bramkę. Po rzucie rożnym mieliśmy ogromną szansę. To jest prawda, że kiedy się tworzy zespół, to właśnie stałe fragmenty gry obnażają brak współpracy, obnażają brak zrozumienia. Wygrali teraz główkę, Mikita do piłki nie dochodzi, Guzdek sprytnie w środek pola, Mateusz Michalski, ogromny apetyt na gole i na dobre akcje i już zaczyna Wanga teraz prowadzić akcję, wybita piłka, utrzymali ją chyba widzewiacy w boisku, nie, już zagrana z autu, szybko piłka, jest Ciechanowski po prawej stronie, w jego kierunku będą chyba grali koledzy, Karol Żwir, Ciechanowski z przodu, Fundambu przyjmuje piłkę, ale bardzo, bardzo niechlujnie. No musi mieć dobre przyjęcie Fundambu, jeśli chce grać na pierwszoligowym poziomie. Teraz pokazuje kolegom, kogo trzeba pilnować. I znów piłka z autu. Nunes bardzo niedokładnie rzucił tam się jeszcze rozpaczliwie. Jeden z Widzewskich, nie, to Szymon Lewicki był, Letnioski w środku pola, ładna kontra, jest po prawej stronie Daniela Gizieliński, do Zielińskiego zagrana piłka, ale obrona Stomilu na razie bardzo skuteczna. Patrzy na arbitra, pokazuje, że widzewiacy zaczną rzutem z autu, 41. minuta, 4 minuty do końca, rzeczywiście odnotowałem 10 sytuacji, które miały obydwa zespoły, stworzyły obydwa zespoły, no tylko ze skutecznością jest po prostu różnie. Bardzo dobrze próbował Mateusz Michalski, od razu powstrzymany. Remisz już rozpoczyna, pcha akcję Stomilu, pokazuje mu się Ciechanowski, zmienił strony. Dobrze i zdecydowanie do Reymana. Ci doświadczeni zawodnicy muszą w obydwu zespołach wziąć na siebie ciężar gry. Wanga. Ojej, no niewiele brakowało, a stoper gości, no zrobiłby prezent dla Widzewiaków. Bardzo niebezpieczne zagranie, teraz Fundambu atakowany z tyłu przez Krystiana Nowaka. Arbiter to wychwycił, rzeczywiście Nowak bardziej interesował się zawodnikiem gości niż piłką, rzut wolny. Grają przez środek, no przyznam się, że powinni zawodnicy chyba Stomilu unikać podań do Jonathana Simbiwanga, bo ten ma różne pomysły. Przed chwilą miał kolejny pomysł, bardzo, bardzo powiedziałbym, no, niebezpieczny dla jego bramkarza. Chciał zagrać piłkę obok Guzdka, ledwo w nią trafił. Gdyby Guzdek był sprytniejszy, no to mielibyśmy idealną sytuację na podwyższenie rezultatu. Już 42. minuta, nadal 1-0. Stomil przegrywa z Widzewem, a przypomnę, że Fabio Nunes jest strzelcem bramki w 26. minucie spotkania. Środek pola, dobra główka do przodu. Tutaj Szymon Lewicki też ma problem z przyjęciem piłki. Razem z Fundambu atakują Nunesa. Ten wybija piłkę do przodu, ale Wanga lekko wypycha tylko Guzdka, a ten nie może piłki przejąć. Ale na razie Bartosz bardzo pozytywny, teraz dokładna piłka do Ciechanowskiego, Fundambu, sprytnie piętą, ależ błąd Widzewiaków, gra do bramki wracający Marek Hanousek i Jakub Wrąbel. Jemu też zawdzięczamy to, że prowadzimy 1-0. W środku pola Karol Żwir, no takie wejście powiedziałbym bardzo niebezpieczne Widzewiaków, rozpędza się tam zawodnik gości, ależ teraz niewiele brakowało, Ciechanowski jest po prawej stronie, mieli goście sytuację na zdobycie wyrównującej bramki, jeszcze kapitan zespołu gości oddaje strzał, Fundambu w polu karnym uderza i słupek, ależ akcja gości, 44. minuta, Fundambu trafił w słupek.
Właściwie patrzyliśmy tylko bezradnie, co się stanie. Ciechanowski, okres przewagi teraz 100 milu. Jest tutaj remisz. Krótko do Ciechanowskiego, ten na obiegnięcie. Do Patryka Mikity. Mikita, ale tutaj pewnie łapie piłkę Jakub Wrąbel. No z przerażeniem patrzył Wrąbel, jak piłka uderzona przez fundambu leci w kierunku jego lewej ręki i uderzyła w słupek. I w ten sposób mamy nadal 1-0, 44 minuta. Było bardzo niebezpiecznie. Daliśmy się tam zaskoczyć szybką akcją. Trzeba przyznać, że Stomil potrafi tutaj zrobić bardzo ładną akcję. Moneta popisał się doskonałym dośrodkowaniem. Tam naprawdę niewiele brakowało. Gdyby był bliżej Ciechanowski, stracilibyśmy na 100% gola. Jeszcze później w polu karnym zimną krew zachowywał Merwin Fundamu, trafiając takim krótkim uderzeniem, tak spod kolana, jak mówią piłkarze, niesygnalizowany strzał, piłka trafiła w słupek i odetchnęliśmy z ulgą, bo mogło być już bardzo, bardzo źle. Środek pola, Szymon Lewicki, Ciechanowski, Fundambu, nadal zespół gości. Piłka między naszych obrońców, Fundambu, Krystian Nowak do bramkarza, do Wrąbla. Wrąbel patrzy, gdzie są jego koledzy. Zagrywa krótko do Patryka Stępińskiego. Myślę, że dłużej niż minutę arbiter nie doliczy. Już właśnie zapaliła się ta jedynka, 60 sekund. Karol Danielak rozpędza się, ma przed sobą trzech zawodników, ale świetnie wychodzą obrońcy. Fundambu rozpoczyna kontratak, ładnie ogrywa Hanouska. Ostre wejście Hanouska na kartkę niestety. Nie, arbiter odpuścił Hanouskowi, a powinien ukarać Hanouska za ten faul, żółtą kartkę. Mają o to pretensje piłkarze Stomilu. Na razie widzieliśmy jedną żółtą kartkę. Właśnie obejrzał ją stoper Stomilu. Wojciech Rejman, piłka zagrana do środka, do Karola Żwira. Ładnie tutaj oszukali naszą defensywę zawodnicy Stomilu. Starcie w powietrzu, pole karne. Lekkie uderzenie, ale tutaj czujnie Jakub Wrąbel. No robi Stomil jednak troszkę nam zamieszania przed naszą bramką. Jest niebezpiecznie, arbiter gwiżdże po raz ostatni. I po 46 minutach gry prowadzimy 1-0, ale goście pokazali w końcowych minutach, że są bardzo, bardzo niebezpieczni. Usłyszymy się po przerwie. Chyba jeden z najbardziej popularnych lekkoatletów w tej chwili, Kajetan Duszyński, złoty medalista olimpijski. No i muszę to dodać, bo to może gdzieś umyka, i uczestnik sztafety, która pobiegła w drugim co do historii czasie w ogóle, i chyba po tym srebrnym medalu z 76 roku, no to jest drugi wynik też w historii startów olimpijskich sztafety 4x400 metrów. Kajetan, powiedz, jak to się dzieje, że z, przepraszam, że tak powiem, takiego no jednak anonimowego sportowca, znanego tutaj w Łodzi, w regionie, ale nieznanego szerszej publiczności lekkoatletycznej, stałeś się chyba jednym z najpopularniejszych zawodników, bo kończyłeś cztery sztafety, w tym tą złotą sztafetę mieszaną. Tak, ta czwarta zmiana jest zdecydowanie najbardziej medialna i ja myślę, że ja właściwie nigdy wcześniej nie zajmowałem się czymś takim jak, nie wiem, prowadzenie mediów społecznościowych, nikt mnie za bardzo nie rozpoznawał. Nie zależało mi na tym, bardziej skupiałem się tam na nauce, aczkolwiek ja wiem, że w sporcie jest to niezbędne tak naprawdę. To jest pewnego rodzaju show, z którego trzeba tak naprawdę zajmować się taką, że tak powiem, influencerką. No i jednak co o dziwo, dwa miesiące temu założyłem Instagrama. I to jest w ogóle świetna historia, że w przeciągu tam dwóch dni tam wskaźniki obserwujących mi podskoczyły do 13 tysięcy z jakichś 300 obserwujących. Wszyscy się z tego mnie z kadry śmieją, że jestem teraz gwiazdą. No ale chyba trzeba przeżyć ten prime time, te 5 minut swoje po takich igrzyskach, trzeba to dobrze wykorzystać. Też w zasadzie wczoraj po przyjeździe, pierwszy dzień byłem w Łodzi, przeszedłem się tam z dziewczyną przez ulicę Piotrkowską i dużo ludzi mnie rozpoznawało, czy tam w sklepie chcieli robić zdjęcia. Jest to bardzo miłe, jak najbardziej. Jest to takie ciekawe uczucie. Znaczy, czy widziałeś, jaki show zrobiliście po
przebiegnięciu mety w mieszanej sztafecie, szczególnie ta koszulka na głowę? To są naprawdę, to jest bardzo spontaniczne. Jakoś dałem tak w ten sposób upust swoim emocjom, nie wiem, coś się tak dzieje automatycznie. Tak samo po mistrzostwach Polski rozdarłem swój numerek, nie wiem dlaczego, nie pytaj mnie to o to. To jest ekspresja. To jest chyba taka ekspresja, tak. Tutaj do... Nie wiem nawet co się działo. Wiem, że potem położyłem się na ziemi, zacząłem płakać, inni się zaczęli cieszyć, wszystko mega się szybko działo. To są... Tego się nie da opisać. Taka eksplozja tych wszystkich emocji, to jest wszystko ze sobą wymieszane, radość, jakieś spełnienie, duma, że ciężko nad tym panować. Przed wyjazdem na igrzyska podczas spotkania tutaj w siedzibie AZS-u no rozmawialiśmy o tym, że to jest taki najlepszy sezon dla Ciebie. Najlepsze wtedy pół roku, bo i rekord życiowy, i Mistrzostwo Polski. I wreszcie okazało się, że ta ciężka praca, przeplatana niestety przerwami spowodowanymi, powiedzmy, problemami zdrowotnymi, wiara trenera, że możesz biegać szybko, że on to powiedział mi oficjalnie, że no, Kajetan udowodnił, że jest najlepszy. To się zgadza z tym wszystkim? Tak to rzeczywiście wygląda z Twojego punktu widzenia teraz? Nie, mi osobiście, znaczy cieszę się, że mój trener tak myśli, tak, że jestem najlepszy. Ja osobiście tak nie uważam. Myślę, że Karol Zewski jest na wyższym poziomie niż ja aktualnie. Aczkolwiek ja zawsze mierzę względem siebie, tak. Ja mi zawsze na tym zależało, żeby robić jak najlepsze wyniki i to jest w tej rekrutce najpiękniejsze. Ja się w tym zakochałem, że wszystko jest wymierne, można wszystko sprawdzić w tym sporcie, można dążyć do doskonałości, przepychać te swoje granice. I na tym mi zawsze najbardziej zależało. Ja już tutaj rozpoczynałem sezon, łamę 46 sekund, ja powiedziałem, kurde, w końcu to się opłaciło, w końcu te lata pracy jakoś poszły, bo teraz to ja tak naprawdę spijam śmietankę, tak? To dla mnie takie stresy, powiedzmy, biegania w sztafecie, to jest nic w porównaniu z tym, co powiedzmy dwa lata temu musiałem się zmagać, łącząc sport z nauką i z kontuzjami, i gdzie wyników nie było i wtedy było naprawdę najtrudniej i tam się liczyło to wsparcie, a teraz tak naprawdę jest sama radość, tych stresów nie ma i to wszystko idzie samo. Nie wiem, czy dobrze to zabrzmi. Ty jesteś takim przedstawicielem takiego sportowca sprzed lat, który startował, jak studiował, jak był młody, ale równocześnie się uczył, studiował i potem niewielu z tych ludzi zostawało trenerami, chociaż część z nich rzeczywiście studiowało na AWF-ach, a ty wybrałeś no, taką drogę, że sport jest ważny, ale tutaj co prezes AZS-u mówi, ta ścieżka kariery, ta podwójna jest równie ważna, bo ty tak naprawdę nie musisz po zakończeniu kariery, że tak powiem, życia związać ze sportem. Tak, troszeczkę mi na tym zależało, żeby właśnie nie żyć tylko tym sportem w życiu. Na pewno on ze mną zostanie do końca życia, ale może nie będzie już tak na pierwszym miejscu. Ja zawsze podchodzę tak do życia, żeby w zasadzie robić to, co się lubi i też dlatego postawiłem na naukę. Bo to często nie jest dochodowa dziedzina, tym bardziej w Polsce. Trzeba być naprawdę na mega wysokim poziomie, dostawać bardzo cenione granty. No i właśnie... Nie wiem, na razie o tym nie myślę, ale wybrałem właśnie taką karierę, żeby po prostu nie nudzić się na co dzień i żeby mieć jakieś zajęcie. Jak nasz chodziarz, złoty medalista, poczuł, że jest nudno, to przyspieszył. Ty się nie nudzisz, ucząc się. To biotechnologia to już za tobą. Teraz no, doktorat. Czy to są trudne studia? Czy to były trudne studia i czy to jest w ogóle trudna dziedzina, to czym się zajmujesz? Ja tutaj nie uważam, żeby były jakieś super trudne, jednak ja je skończyłem łącząc ze sportem, z wyjazdami. Nie kosztowało mnie to aż tak bardzo dużo wysiłku. Oczywiście uczyłem się w większości wolnego czasu, ale mi się to podobało, dlatego nie odczuwam, żeby to było jakieś super wymagające. I też na pewno spotkałem na mojej uczelni takich ludzi, którzy po prostu mi pomagali na każdym kroku, umożliwiali mi zaliczanie laboratoriów. To jest taka dziedzina nauki, w której dużo się pracuje, to właśnie przy szkle, trzeba być na miejscu, nie można za bardzo polegać na pracy zdalnej, no ale właśnie to ukończenie studiów było możliwe dzięki akceptacji ze strony tam dydaktyków. To twój doktorat jest kontynuacją studiów na biotechnologii? Ciężko powiedzieć. Te doktoraty to nie jest kontynuacja studiów, tak? To jest już coś więcej. Tutaj się o dużo na węższej dziedzinie, tak, specyfice koncentrujemy. Jednak tego nie można tak o tym myśleć, że idę na doktorat, żeby mieć kolejny stopień, tak? Bo to jest trochę jest taka logika chodzenia na studia w Polsce. To nigdy nie powinno tak wyglądać. Dlatego ja też nie wiem, czy będę tak naprawdę... Myślę, że skończę to kiedyś, ale nie wiem, czy w najbliższym czasie, no bo jednak musi to mieć to jakiś sens, to trzeba się mocno w to zaangażować, wnieść jakiś wkład, być może wyjechać za granicę, no aktualnie to wszystko jest dla mnie niemożliwe. No
tak, teraz za granicę możesz wyjeżdżać na zawody, na meetingi, bo myślę, że jako złoty medalista, chociaż w sztafecie, ale to chyba nie ma znaczenia. No myślę, że teraz możesz być częściej zapraszany i możesz no, powalczyć no, z czołówką 400 metrowców, no nie tylko w Polsce, bo z tą Polską to już sobie radzisz nieźle. Nie wiem, zobaczymy. Tak naprawdę mój rekord życiowy aktualnie pokazuje, że tam może w jakichś meetingach europejskich najbardziej mogę biegać. Mam nadzieję, że uda mi się go poprawić, bo sądzę, że jestem na troszeczkę mocniejsze bieganie. Ale nie wiem, czy to w tym sezonie mi się uda, bo jednak ten okres teraz jest na tyle intensywny, że samo takie właśnie kontakty z mediami i właściwie po przylocie to jest inna rzeczywistość i ciężko się do tego po prostu przyzwyczaić i przy tym jeszcze trenować, skupić się na startach, tak, ale ja to akceptuję, już na sobie nie mam presji, żeby na siłę robić na przykład życiówkę w tym sezonie. Ja po prostu chcę jeszcze postartować, się pobawić tym. Myślę, że gdybyś już teraz chciał skończyć karierę, to i tak właściwie już to, co mogłeś zrobić, to zrobiłeś, chociaż jeszcze przed tobą wiele startów. Wrócę na chwilę do Igrzysk Olimpijskich, bo tutaj były takie informacje o waszych, że tak się wyrażę, cudownych butach i o nieprawdopodobnie szybkiej bieżni. Czy to potwierdza, że to miało wpływ także i na wyniki, no nie tylko waszej sztafety i waszego biegania, bo przecież wszyscy mieli takie same warunki? Tak, dokładnie. Co do rywalizacji nie ma co tutaj się spierać. Te warunki były podobne. Co do wyników, myślę, że może tak być, aczkolwiek ja jako powiedzmy początkujący naukowiec nie mogę tak powiedzieć, że tak jest na pewno. Tak? Nic nie jest tutaj stuprocentowe. Według mnie trzeba zbadać większe tam pule statystyczne, może jakieś próby kontrolne zrobić, ale słyszałem, że już są niektóre raporty, które to pokazują, że właściwie te wyniki poszły w górę przez te obuwie. Ale no, tak jak mówię, nie chcę takich słów teraz rzucać. Na pewno wiem, że te obuwie jest troszeczkę bardziej kontuzjogenne, bo to właściwie już są takie badania. No i jednak myślę, że jest to pewnego rodzaju nowa rzeczywistość w lekkiej atletyce. Myślę, że teraz już będą produkowali tylko takie buty. Co do nawierzchni, no to co igrzyska są nowe nawierzchnie tak naprawdę, nowe stadiony, to cały czas idzie do przodu, no i ciężko mieć o to pretensje, tak? To jest naturalna kolej rzeczy, żeby nawierzchnie były coraz mniej kontuzjogenne i coraz bardziej szybkie. No i właściwie to tyle. Myślę, że na tych igrzyskach padły znakomite rezultaty w niektórych konkurencjach. Mam tutaj na myśli najbardziej za 400 płotki mężczyzn. No, coś niebywałego, żeby poprawić rekord świata o sekundę, który nie mógł być pokonany od 20 paru lat. No i właśnie, no to robi, ale Carson Warholm to jest niesamowita persona, to jest fenomen, tak, on trenuje jak maniak i jest niesamowicie utalentowany. Tacy ludzie się trafiają, więc tutaj też ciężko mu to mówić o jakimś sprzęcie, tak. No właśnie, ale to jest pocieszające to, co mówisz, że sprzęt sprzętem, nawierzchnię nawierzchnią, ale i tak wszyscy będą mieli takie same warunki, że i tak najszybszy wygra. Dokładnie, tak. W tym roku było troszeczkę może z tym kłopotu, no bo dużo tych butów, no ten rok był taki przełomowy pod względem tej technologii, no i dużo takich butów otrzymali zawodnicy z kontraktów. A jednak no, był taki nierówny wyścig. My z chłopakami się śmiejemy, bo my do tego dochodzimy, że tam na obozie w Karpaczu, który był chyba przez 2-3 tygodnie przed igrzyskami, my dopiero te buty zamówiliśmy i zaczęliśmy uczyć się w nich biegać. No i gdybyśmy tam nie zdążyli odpowiednio szybko kliknąć, żeby dodać je do koszyka, to możliwe, że nie byłoby nas tu, gdzie jesteśmy. Aczkolwiek śmieję się oczywiście. Tak, dokładnie. Wyczekaliśmy odpowiedniego momentu. No, świat czy Europa biega już w tych sprzęcie tak naprawdę od hali. My dopiero niedawno się w nie wyekwipowaliśmy. No to jeszcze na zakończenie. Teraz, jak wspominałeś, przed tobą meetingi, potem wakacje, ale myślę, że już no, zasmakowałeś bycie olimpijczykiem i to takim spełnionym, bo jak mówił Kuba Kraska, olimpijczykiem się jest jak się wystartuje, a ty nie tylko wystartowałeś, ale jeszcze zdobyłeś medal, no więc no, chyba na horyzoncie no, nie może być nic innego jak stolica Francji. Oczywiście, że tak. Ja jestem na tyle młody, że jak najbardziej chciałbym do tego Paryża się dobrze przygotować z chłopakami. Możliwe też, że moim celem będzie start indywidualny i wyjście bardzo wysoko. No tak, jak najbardziej. Myślę, że można to teraz powiedzieć. No, myślę, że nawet gdybym nie zdobył tego medalu, to celem byłby Paryż, więc z tym będę teraz trenował, z tą myślą. Dziękuję bardzo. Kajetan Duszyński, złoty medalista olimpijski w sztafecie mieszanej, był naszym gościem. Dziękuję.
Za chwilę rozpocznie się druga część spotkania. Pierwszą Widzew wygrał 1-0. Przypomnę, że autorem bramki zdobytej w 26 minucie przez Widzewiaków był Fabio Nunes. Piłkarz ten grał, przypomnę, w Gdyni. Może tam nie było niczego rewelacyjnego w jego zachowaniu. Było także sporo obserwatorów, którzy twierdzili, że no, nie popisał się przy trzeciej bramce, którą Widzew stracił, ale dziś prezentuje się naprawdę z dobrej strony, no i próbuje cały czas tutaj wykorzystać sytuacje, które po części także zawdzięczamy słabszej dyspozycji środkowego obrońcy zespołu gości Jonathana Simby Bwanga. Zawodnik Demokratycznej Republiki Kongo no, popełnia rażące błędy, nie radzi sobie z wieloma zagraniami. Tutaj dwukrotnie mało nie spowodował utraty bramki. No i efekt końcowy jest taki, że po prostu Widzew wykorzystał sytuację w 26 minucie. Ale mylą się ci, którzy twierdzą, że to już jest po meczu, bo zespół gości grał bardzo groźnie w końcówce, po stracie bramki coraz szybciej, zdecydowanie, no i stwarzali dobre sytuacje. W 44 minucie doskonale nam znany Merwil Fundambu strzelił i trafił w słupek, a dwa razy uratowała nas znakomita interwencja Jakuba Wrąbla. Nasz bramkarz popisał się zwłaszcza po rzucie wolnym, kiedy piłka uderzona była przez gąszcz nóg i trafiła do tego zawodnika, a on jeszcze dryblując w polu karnym pozwolił sobie na to, żeby pewnie przy piłce się utrzymać. Mimo ataków Łodzian jeszcze zdołał oddać ładny strzał, po którym piłka trafiła w słupek. Będziemy mieli jedną zmianę. Jest Daniel Tanżyna na boisku. Zaraz zobaczymy, jak będzie ustawiony. Jest Bartosz Guzdek. Jest Karol Danielak. Tomasz Dejewski. Widzę także na środku boiska Patryk Stępiński. Zobaczymy, czy jest Danielak numer 23. Nie było tej tablicy tuż przy zmianie, a więc no tutaj troszkę będziemy starali się sprawdzić. Będę starał się sprawdzić, nie będziemy. Bartosz Guzdek jest. Jest Karol Danielak. Jest tutaj Patryk Stępiński. Jest Marek Hanousek. Guzdek, Michalski, Letniowski, Nunes, Dejewski, Tanżyna i Krystian Nowak. Oznacza to, że nie ma zawodnika z numerem 23, Pawła Zielińskiego. A zatem ta jedyna zmiana w zespole Widzewa, przypomnę, też druga, bo przecież Aziz Tetech doznał urazu i w jego miejsce wszedł Mateusz Michalski, zresztą pokazując bardzo dobrą grę. Gramy przy piłce Letniowski, ładne wejście Letniowskiego, ostro zaatakowany przez Karola Żwira. Środkowy pomocnik zespołu gości nie przebiera w środkach, gra bardzo zdecydowanie i teraz po raz kolejny sprowadził do parteru naszego pomocnika. Juliusz Letniowski to piłkarz bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Przeprosił go teraz Karol Żwil, kiedy Łodzianin przebiegał obok niego. Danielak do boku, do Patryka Stępińskiego. Stępiński przy linii bocznej musił trzymać się przy piłce. Doędzie grał do środka. Nie udało się. Danielak i Stępiński ładnie, sprytnie. Teraz Patryk Stępiński do Krystiana Nowaka. Ten w kierunku Mateusza Michalskiego i w ostatniej chwili zablokowane uderzenie Bartosza Guzdka. Świetnie to zrobił Guzdek. Trzeba przyznać, że w 47 minucie Guzdek zablokowany, ale pokazał, że umie z trudnej piłki uderzyć. Nie dał się oszukać obrońca Stomilu. Teraz będziemy mieli stały fragment gry. Fundambu na 16. On tam będzie starał się teraz przejąć te piłki wybite przez obrońców. Gramy krótko. Z rzutu rożnego. Nunes. Oj, za łatwa strata. I kontratak. Piłka w kierunku Fundambu. Mateusz Michalski. I błąd Michalskiego. Jest tutaj Fundambu. Ma przed sobą tylko Marka Hanouska pole karne, ale
No prosty błąd. Fundambuła Hanousek świetnie sobie poradził. Dziękuję mu teraz nasz golkiper Jakub Wrąbel, klepiąc go w plecy. Rzeczywiście to bardzo dobra interwencja. Goście szybko z autu. Ciechanowski, dobra centra, tam składał się jeszcze jeden z zawodników Stomilu do tego woleja, ale nie wyszedł ten wolej na pewno. Środek pola, ostre, zdecydowane wejście piłkarzy Stomilu. Przewrócony jest jeden z naszych piłkarzy, arbiter pokazuje, że będzie rzut wolny dla Widzewa. A zatem po tej akcji padł na ziemię Karol Danielak i on będzie egzekwował rzut wolny. Nie, zostawił piłkę Dejewskiemu, a zatem Widzewiacy cały czas przy piłce. Dejewski, Tanżyna do środka, do Marka Hanouska, przechodzi przez linię środkową Hanousek, ładnie zagrywa do Gustka. Guzdek mimo ataków doskonale sobie poradził. Jeszcze Widzew, prawa strona boiska, gdzie są pozostali zawodnicy. Będzie chyba centra na przedpole. Pokazuje się Mateusz Michalski, biegnie do linii końcowej. Za nim Fundambu, nie pozwalają zawodnicy Stomilu, aby Widzewiacy dośrodkowali na przedpole. A zatem akcja indywidualna do linii końcowej. Ależ tam było niebezpiecznie. Bąkowski drybluje, piłka uderzona z woleja przez Letniowskiego. Mija bramkę Stomilu co najmniej o 5 metrów. Ale próbujemy, to jest najważniejsze, że Widzewiacy w tych trudnych momentach świetnie sobie radzą, mimo nacisku Stomilu. Niech ktoś powie, że to jest ostatnia drużyna w tabeli, kiedy Stomil prezentuje się bardzo, bardzo przyzwoicie. Tak delikatnie powiem, Łukasz Moneta, piłkarz, który gra teraz po naszej prawej stronie. Karol Żwil uprzedzony przez Mateusza Michalskiego. Świetnie. Teraz Letniowski na lewą stronę. Do Gustka. Guzdek. Ładnie. Jeden na jeden. Ograny piłkarz gości. Hanousek do Mateusza Michalskiego. Gramy na przedpolu. 30 metrów do bramki. Doskonale tam chcieli Widzewiacy zagrać. Rusza akcja Stomilu. Trafił w nogi po tym podaniu Patryk Mikita. No i tutaj Krystian Nowak ma dużo czasu i swobody. Tomasz Dejewski. Gramy trójką z tyłu. Tanżyna ustawiony bardziej po lewą, w środku Dejewski, po prawej Krystian Nowak. Zresztą Krystian dzisiaj próbuje takich wejść ofensywnych, jakby chciał podkreślić, że potrafi zagrać naprawdę dobrze. Uwaga, próba uderzenia z woleja. Ależ blisko było szczęście. Danielak. 51. minuta. Danielak tuż obok słupka. Świetne uderzenie, no ale idealna piłka do takiego kopnięcia, bo ona opadała przed Danielakiem, więc on mógł sobie pozwolić na taki strzał. Nie był atakowany, wybił piłkę Bąkowski. Środek pola, daleko stoją od naszych obrońców zawodnicy Stomilu, teraz Ciechanowski. Wygrana piłka w środku pola, trzech obrońców Stomilu, nie ma żadnego Widzewiaka. Teraz dopiero podchodzimy blisko. Najbardziej wysunięty jest Bartosz Guzdek. Wygrywa główkę Tanżyna. Jeszcze nie koniec tej akcji. Prawa strona boiska. Ciechanowski utrzymał piłkę w boisku. Nie. Sędzia asystent pokazuje, że futbolówka opuściła boisko, a więc nie ma mowy o tym, żeby kontynuować akcję. Mamy inicjatywę w tych pierwszych minutach. Na razie Stomil zdecydowane dobrej sytuacji nie stworzył. Z autu zagraliśmy do Mateusza Michalskiego. Środek boiska do tyłu, do Dejewskiego. Dejewski ma tutaj Patryka Stępińskiego. Patryk będzie teraz operował bliżej bramki. Hanousek. Danielak, linia środkowa coraz bliżej. Ma na środku Hanouska. Hanousek takim jednym zwodem oszukał dwóch zawodników. Przebiega między nimi tam szybko Szymon Lewicki. No ale mało ma piłek Lewicki, dlatego nie jest tak groźny. Wrócili Łukasz Moneta. Przypomnę, razem z Lewickim grali w GKS-ie Tychy. Walczyli o awans. A teraz walczą. Walczą o piłkę tutaj właśnie z Widzewem. Do środka. Letniowski, świetne. Obrócił się, zmienił kierunek gry. Teraz zagrał do Krystiana Nowaka. Ten na prawą stronę do Patryka Stępińskiego. Jeszcze raz Nowak.
Piłka od Stępińskiego, lekko wybita, 18 metrów do bramki. Wychodzą Widzewiacy, brawo, Mateusz Stępiński, Mateusz Michalski do Krystiana Nowaka. Ten wrzuca piłkę na 7-8 metr, nie zdołał tam dojść Nunes. I teraz Merwil Fundambu po prawej stronie, ale powstrzymany błyskawicznie, świetnym wyjściem przy linii bocznej. Bardzo dużo odbiorów ma Marek Hanousek i to jest kolejny jakby przyczynek do tego, żeby mówić o naprawdę dobrej formie Hanouska. Moneta, lewa strona boiska, obok niego Dejewski. Dejewski i Moneta. Moneta ucieka wzdłuż linii pola karnego, próbował tam dograć piłkę do kolegów. Jest Patryk Mikita, szeroko, bardzo szeroko, teraz 100 mil do Ciechanowskiego. Ciechanowski ma dużo miejsca, wysoka piłka. No i pięknie, piękna interwencja Jakuba Wrąbla. Zdecydowanie wyszedł, bardzo ładnie chwycił piłkę, wyrzucił ją ręką do Karola Danielaka. Teraz Guzdek, uprzedzony, arbiter blisko i pokazuje, że 20-letni stoper Stomilu znów popełnił faul. No, ale myślę, że pierwsza liga dla tego młodego chłopaka to niestety jest zbyt poważna sprawa i ma wiele kłopotów. Ten piłkarz. Jonathan Simba Bwanga próbował teraz rozpocząć akcję ofensywną. Zaczepia Gustka. Guzdek wraca, ładnie ucieka do środka, goni go obrońca i Guzdek oddaje ładny strzał. Może nie jest to strzał w światło bramki, ale metr, półtora nad poprzeczką, ładne uderzenie Bartosza Guzdka. No bramkarz musi mieć się na baczności, bo Guzdek wbrew pozorom potrafi chyba uderzyć z dużej odległości i na to bardzo liczymy. Rozgrzewają się rezerwowi Widzewa, rozgrzewają się także piłkarze Stomilu, ale na razie przypomnę, że w zespole Widzewa mamy dwie zmiany, bo przecież Daniel Tanżyna pojawił się w drugiej części, a Mateusz Michalski w pierwszej. Próbuje tam Moneta, udało mu się, dostał piłkę w pole karne, doskonała sytuacja w ostatniej chwili, Krystian Nowak. Bardzo dobra akcja gości, 55. minuta, Moneta zablokowany przez naszego Krystiana Nowaka. Gorąco dopingują swój zespół kibice Stomilu. Będą zmiany w zespole gości. Adrian Stawski decyduje się na zmianę. Rzut rożny, piłka wprost pod nogi Juliusza Letniowskiego. No i teraz prosty błąd Karola Żwira, trzech zawodników gości. I to będzie żółta kartka dla Karola Żwira. A jednak czerwona. No i protestują zawodnicy Stomilu. Patrzmy, która jest minuta. 57 już w tej chwili. Szósta na pewno. Czerwona kartka dla Karola Żwira. Myślę, że to była najgłupsza rzecz, którą zrobił Żwir. Biegli w trzech. Nunes, owszem, ale musiałby stoczyć jeszcze trudną walkę po drodze. Ma pretensje Adrian Stawski, że owszem, Żwir faulował, nie ulega wątpliwości, ale że to był faul na żółtą kartkę. Uratował Żwir trudną sytuację, ale sam niestety się pogrążył. No to teraz szkoleniowiec Stomilu ma bardzo, bardzo trudną sytuację. Zobaczymy, co zrobi. Fundambu staje w murze. Obok niego chyba Łukasz Moneta. Nie, Moneta zostawia Fundambu. Letniowski uderza. Nie, nie, tak to nie. Niepotrzebnie Julek oddawał taki strzał. Będą zmiany w zespole gości. Będziemy dyskutować, czy to było przewinienie na żółtą czy na czerwoną, od tego już są specjaliści. Czerwona kartka pokazana, to już właściwie już jest temat zamknięty. Mocne wybicie. Wrąbel na głowę do Tanżyny. Tanżyna na głowę do kolejnego piłkarza Stomilu. Tym razem piłka zmienia szybko
posiadacza, Remisz, Rejman, jest teraz Ciechanowski, jeszcze gra zespół Stomilu, no musi ryzykować, chcąc osiągnąć dobry rezultat, wygrana główka, wychodził tam jeszcze Fundambu, ale piłki nie zdołał przyjąć. Uprzedzony Danielak, idzie kontratak Widzewa przy linii bocznej, przewrócił się nasz zawodnik, ale arbiter nie reaguje. Zaraz zobaczymy, czy będzie rzut wolny, czy aut. Jeszcze troszkę to będzie trwało. Zagrana piłka do tyłu, a jednak faul. Tanżyna na środek do Dejewskiego. Dejewski ma po prawej stronie Krystiana Nowaka. Dość pewnie czuje się Krystian Nowak po prawej stronie. Przesunięty do przodu jest Patryk Stępiński. Powstrzymany Mateusz Michalski, ale ostre wejście w Mateusza Michalskiego. Prawa strona boiska, Moneta utrzymał piłkę w boisku. Protestują zawodnicy Widzewa. Odbita futbolówka, wróci Moneta, popychany przez wychodzącego Hanouska. No po co Marek bawi się w takie rzeczy, w takie odkopywanie? Tego nie rozumiem. Będzie rzut wolny dla Stomilu. Ruszają wszyscy, zostaje tylko samotny Krzysztof Wąkowski, pokazuje, żeby jednak Fundambu został. No ma rację, rzeczywiście, to by było bardzo, bardzo niepokojące, gdyby poszedł do przodu jeszcze Fundambu. Czyli ostatnia straż Fundambu, ładna centra na przedpole, wybita główka, jest tu Fundambu, nie ma pozostałych zawodników, będzie grał do bramkarza Wąkowski. Nunes podchodzi, Wąkowski prawą nogą będzie grał piłkę mocną do przodu w kierunku Tanżyny, leci futbolówka, Tanżyna do środka, Danielak źle przyjmuje piłkę, jest kontratak Stomilu, czterech zawodników i teraz Tanżyna już bezpiecznie do kolegów, ale znów błąd Danielaka i teraz zagranie do Łukasza Monety, linia boczna pola karnego, ładna centra, wybita główka przez Tanżynę, jeszcze raz próbuje tam Danielak. Utrzymali się przy piłce, zagrali do tyłu, piłka w boisku tylko przez chwilę. Często wymieniają podania Rafał Remisz i Wojciech Rejman. To była również dwójkowa akcja zakończona nieudanym zagraniem. A teraz 24-letni pomocnik, którego awizowałem tutaj dzisiaj w tym momencie. Numer 15 na koszulce to jest Shun Shibata. Ostatnio grający w Olimpii Zambrów, 24 lata, pomocnik. Zobaczymy, co zrobi Shibata dzisiaj w tym spotkaniu. Stomil w dziesiątkę. Widzę z przewagą jednego zawodnika, ale no, niebezpiecznie nam się gra, troszkę wyrównuje. Widzewiacy powinni grać piłką szeroko. O, właśnie tak jak teraz. Wrąbel w środek pola. Jest tutaj Hanousek. Patrzy Hanousek, do kogo zagrywać. Na lewą stronę. Jest tam w tej chwili Nunes. Coraz szybciej wbiega Nunes. Markuje centrę. Wykłada piłkę do Danielaka. Ta wychodzi poza szesnastkę. Rozegrana piłka, ale Bąkowski po tym strzale Letniowskiego interweniuje bardzo pewnie. Wszystko jest jasne. Bąkowski będzie wybijał piłkę, pokazuje swoim kolegom, że będzie grał na prawo. Jest tam Szymon Lewicki, odbita piłka od jego głowy. Patryk Stępiński w kierunku naszego Mateusza Michalskiego. Michalski wpada w pole karne, jest tam możliwość do grania. Ależ źle zagrał Mateusz. No idealnej pozycji był Bartosz Guzdek. Gdyby ta piłka do niego trafiła, Ciechanowski powstrzymany. Niepotrzebnie dryblował zamiast podać do kolegów. Jeszcze jedna akcja Widzewa i powstrzymany w akcji zawodnik Widzewa. Chyba jeszcze kartka będzie, tak jest. Dla zawodnika Stomilu przy linii bocznej. Nunes chyba ucierpiał w tym starciu. Czekamy na interwencję masażystów. A zatem wbiegają masażyści.
Trochę to trwa. Zaraz zobaczymy, czy Nunes będzie w pełni sił, ale mamy też znakomite miejsce do centry. Jesteśmy tuż obok linii bocznej pola karnego. Będzie okazja, żeby dokładnie zagrać piłkę do kolegów. Dokładnie dorzucić. Aż biało zrobiło się przez moment na tej murawie od środka znieczulającego. Wszystko już jest w porządku. Nunes się podnosi, a więc nie ma mowy o poważnej kontuzji, na szczęście. Shibata staje w murze. Widzę wiacy, patrzę na zegar, 64 minuta. Juliusz Letniowski dorzuca piłkę, podkręca. Mocno i zdecydowanie, ale piłka mija słupek. No i to są momenty, które widzewiacy powinni inaczej rozgrywać. Myślę, że Juliusz powinien podawać do któregoś z kolegów. Dziesiątka zawodników w Stomilu, jedenastka widzewiaków. Szybko wybita piłka. Szymon Lewicki, ostre wejście, arbiter puszcza grę. No i uratował sytuację piłkarz Stomilu. Szymon Lewicki leży po tym wejściu. Mocno i zdecydowanie protestuje Adrian Stawski, bo jego zdaniem arbiter puścił przewinienie. Zaraz wejdzie masażysta. Nie ma jeszcze interwencji. No myślę, że arbiter powinien przerwać tutaj akcję. Teraz dopiero pokazuje gestem, żeby masażysta Stomilu wszedł na boisko. I zaraz będzie wszystko w porządku. No to Szymon Lewicki ucierpiał w tym starciu. Zdziwiony Lewicki patrzy na arbitra, jakby chciał powiedzieć: proszę pana, dlaczego pan nie widzi tych przewinień? Myślę, że tu arbiter popełnił błąd. Bardzo poważny, bo rzeczywiście Lewicki był tutaj faulowany. Ma pretensje do arbitra. Arbiter chyba coś tam ma na sumieniu, bo ucieka bardzo szybko od Lewickiego. Doświadczony piłkarz Stomilu, a poprzednio GKS-u Tychy i innych polskich klubów teraz wykorzystuje ten moment, żeby jeszcze być gotowym do gry. Czeka na sygnał od arbitra, teraz dostaje. Wbiega Lewicki. Obok Krystiana Nowaka i Dejowskiego teraz Tanżyna próbuje do środka, ale tutaj faulowany jest Shibata. Arbiter puszcza grę. Dokładne dogranie do Patryka Stępińskiego. Ten dorzuca piłkę na drugą stronę. Znów Shibata. Szybki pomocnik, potrafiący dobrze zagrać, ale teraz zagrywa niedokładnie. Przypomnę, że ostatnio ten piłkarz grał w Olimpii Zambrów, a z Olimpii trafił właśnie do Stomilu. Ma 24 lata, na pewno jego zaletami jest dobre wyszkolenie techniczne i szybkość. Znów po prawej stronie akcja widzewiaków, ładnie to rozegrali. Rozpędza się widzew Mateusz Michalski, zagrywa do tyłu, trafiła piłka pod nogi Nunesza, ten przerzuca na zamknięcie. Czekamy na informację, nie ma sygnalizacji, a jednak tak, Patryk Stępiński. Arbiter pokazuje, była dobitka, było ogromne zamieszanie, 67 minuta, Patryk Stępiński strzelcem bramki. 3-0. Tak się to skończy co najmniej. 2-0, druga bramka, Patryk Stępiński. Świetnie zamyka akcję. Potwierdzenie tego, co się stało. Patryk Stępiński, interwencja bramkarza Bąkowskiego na linii bramkowej, ale sygnalizacja sędziego asystenta
nie pozostawia wątpliwości. Jest 2-0. Mimo interwencji, i teraz będzie zmiana jeszcze w zespole Widzewa. 16 na koszulce to Karol Danielak. Za Karola Danielaka Patryk Mucha. Mamy więc więcej minut chyba niż w Gdyni. 23 minuty Patryk będzie miał na pokazanie swojej dyspozycji. Bąkowski interweniował, próbował tam wygarnąć piłkę zza linii. Nie udało się. 0-2. Teraz Widzewiacy mogą spokojnie grać z kontrataku. Tym bardziej, że zawodnicy Stomilu no, odsłaniają się. Teraz znów lewa strona boiska. Letniowski zagrywa w tempo. Do Hanowska ten zagrywa do środka bardzo, bardzo niedokładnie. Gdyby Widzewiacy grali dokładniej, to już mielibyśmy bardzo wysokie prowadzenie. A tak jest tylko 2-0. Przypomnę, że Stomil gra w dziesiątkę. Szybkie odegranie do Letniowskiego. Ten centruje na drugą stronę niedokładnie. 70 za chwilę minut gry będzie poza nami. Teraz będzie wybita piłka od bramki. Bąkowski prawą nogą na środek boiska. Tutaj jest Patryk Stępiński. Trwa walka o pozycję z Patrykiem Mikitą. Dwóch Patryków, lepszy ten Łódzki. I teraz Patryk Stępiński będzie wrzucał piłkę z autu. Przesunięcie Stępińskiego na prawą stronę stwarza możliwości dla tego piłkarza. Może podejść blisko. Sprytnie to zrobili. Guzdek świetnie do środka, do Muchy. Mucha do Hanowska. Ładnie wygląda ta akcja. Letniowski po lewej stronie. Będzie szedł 1-1. Letniowski pole karne. Zablokowany. No nie jest łatwo tam z Ciechanowskim walczyć o pozycję, ale ładnie zablokował całą akcję nasz zawodnik i będziemy mieli rzut rożny. Kolejny stały fragment gry. Te braki w zrozumieniu widać właśnie w tych stałych fragmentach. Będą jeszcze zmiany w Stomilu. 2-0 prowadzi Widzew. Przypomnę, 67 minuta. Patryk Stępiński zamykający akcję trafił do siatki. Znaczy umownie do siatki. Bąkowski piąstkuje, bo przecież piłka nawet do bramki nie wpadła po interwencji Bąkowskiego. Wyszła poza linię. No ale wcześniej przekroczyła linię bramkową, stąd ten gol może nie jest tak efektowny, jak chciałby Patryk Stępiński, ale bramka została uznana. Jest Mateusz Michalski, czeka Patryk Stępiński do Letniowskiego. Letniowski i Michalski, no tutaj zbyt śmiało Widzewiacy chcieli robić tę akcję. Teraz przez nogi sięgał Juliusz Letniowski. Arbiter odgwizdał przewinienie. Rzeczywiście noga Letniowskiego gdzieś tam po drodze jeszcze zawadziła o stopy zawodnika Stomilu. Znów w środku pola. No i Stomil próbuje znaleźć sposób. Co zrobi teraz zespół gości? Szibata pokazuje się do gry. Na prawą stronę zagrana piłka, Ciechanowski, tylko przez moment, teraz głęboko do tyłu, znów przez stoperów, przez... Próbuje dojść Juliusz Letniowski, nie udało się, Patryk Mikita. Prawa strona Ciechanowskiego, uprzedzony Ciechanowski wślizgiem w wykonaniu
Nunesza. Łukasz Moneta przy linii bocznej. W środku odsłoniliśmy Guzdek. To na pewno faul. Kapitan zespołu gości ogląda żółtą kartkę. Po tych sytuacji konfliktowych jest dużo więcej. Za chwilę Patryk Zych na boisku i z czternastką Filip Szabaciuk, młodzieżowiec. Dwie zmiany. Stomli jeszcze próbuje. Patryk Mikita opuszcza boisko. I numer 29 to Ciechanowski. Ciechanowski schodzi tam, gdzie ma bliżej, a zatem od razu poza linię końcową na drugiej stronie boiska. I on będzie teraz wolniutko szedł do swojego boksu, do swojej ławki rezerwowej. Widzę, 2-0. Jeszcze Letniowski, ach, chciał tam Juliusz znaleźć lukę między dwoma zawodnikami Stomilu. Niewiele by brakło. Które grają gorzej i mają więcej punktów. Teraz niebezpiecznie w kierunku stopera jest Bartosz Guzdek, bardzo blisko. Zagrana piłka w środek pola. Teraz Stomil ma szansę na zagranie. Shibata będzie grał tutaj po lewej stronie. Dobrze wyszukana pozycja, a tutaj przed bramką nic nie będzie. Witam Państwa, 75. minuta, już całkiem spokojnie możemy oglądać to spotkanie, bo najpierw na początku drugiej części spotkania, kiedy Widzew prowadził 1-0, zrobiło się niebezpiecznie, bo goście dwukrotnie mocno i zdecydowanie zaatakowali, ale w 56. minucie czerwoną kartkę obejrzał Karol Żwir, który przerywał akcję Widzewa, złapał Widzewiaka w pół, przewrócił, obejrzał czerwoną kartkę i teraz Widzew miał szansę, bo grał mając jednego zawodnika więcej. Letniowski próbował z dystansu, nadeszła 67. minuta, znów sprytna i szybka akcja Widzewa po lewej stronie. Juliusz Letniowski dogrywa piłkę na prawą stronę, całą akcję zamyka Patryk Stępiński, który uderza piłkę w kierunku bramki. Rozpaczliwie rzuca się bramkarz Krzysztof Bąkowski, ale sędzia asystent pokazuje, że ta jego interwencja na niewiele się zdała, bo piłka opuściła, już właściwie przekroczyła linię bramkową i w ten sposób Widzew prowadzi 2-0. Gra spokojnie do końca kwadrans. Przez ten kwadrans widzewiacy mogą próbować kontrataków, bo Stomin mimo braku jednego piłkarza cały czas próbuje odmienić losy tego meczu, ale będzie to bardzo, bardzo trudne, bo widzewiacy naprawdę radzą sobie dziś bardzo przyzwoicie, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze, i w tych trudnych momentach pokazują, że klasa tego zespołu jest dużo wyższa niż tej jedenastki, którą mieliśmy w poprzednim sezonie. W tej chwili już 77. minuta. Widzew, przypomnę, po bramce Patryka Stępińskiego, a wcześniej Fabio Nunesza prowadzi ze Stomilem 2-0. Teraz głęboko do tyłu. Stomil próbuje podchodzić bardzo blisko. Jonathan Strauss tylko przez moment. Znów piłka szeroko zagrana, ale tam blisko jest nasz zespół. Nunesz będzie szukał pozycji. Z tyłu gramy, utrzymując piłkę w środku boiska. Jeszcze jedno twarde starcie. Shibata odzyskuje piłkę dla Stomilu, ale tylko przez moment. Bardzo niedokładnie zagrali, ale tu mają dużo miejsca. Dopiero teraz Mateusz Michalski podchodzi blisko. Strauss zdecydował się na
zagranie piłki zupełnie inaczej, jednak przez defensywę. Pokazuje się tu po prawej stronie Patryk Zych. Szybko zagrana piłka do Shibaty. Jeszcze nie koniec. Dużo jest takich. Łukasz Moneta. Niewiele brakowało. Doszedłby do podania w polu karnym. Starcie w środku pola. Arbiter puszcza grę. Padł na ziemię Nunesz. Znów akcja zespołu Widzewa i będzie gwizdek. Tak jest. Widzewiacy przerwali akcję Stomilu, ale uczynili to wbrew przepisom i będzie rzut wolny. Na wprost bramki? Nie, lekko z prawej strony można uderzać, a zatem zobaczymy, kto tutaj zdecyduje się na takie uderzenie. Dwóch zawodników Stomilu, odchodzi jeszcze Daniel Tanżyna, arbiter przesuwa nasz mur co najmniej o 4 metry dalej. Trzyosobowy mur, wrąbel w bramce, no i teraz narada. W zespole gości blisko piłki jest Rafał Remisz, kapitan zespołu, ale Łukasz Moneta, widzę, ustawia piłkę na lewej nodze. On będzie uderzał z lewej nogi. Zobaczymy, jak rzut wolny wykonuje ten piłkarz. Moneta zostawia piłkę. Bardzo mocny strzał Wojciecha Rejmana, ale tutaj bardzo pewnie broni Jakub Wrąbel. Trzeba przyznać, że Wrąbel nie popełnił dziś żadnego błędu. Gra bardzo czujnie, a goście naprawdę próbują tych uderzeń z dystansu. Te trudne sytuacje mnożą się pod naszą bramką, ale jak na razie i defensywa, i bramkarz bezbłędny. Hanomszek w środku pola, oj, niewiele brakowało. Łukasz Moneta przejąłby to podanie, wraca cały zespół. Shibata także, malutki Japończyk tutaj próbuje zapełnić te luki i znów gramy niedokładnie. Za szybko, za nerwowo. Dejewski dostanie piłkę od Wrąbla, ten widzi, że cały zespół Stomilu jest głęboko, tam gdzieś pod swoim polem jest Bartosz Guzdek, nie w jego kierunku piłka, ale do Michalskiego. Shibata jednak ładnie sobie radzi i świetnie odgrywa piłkę do wchodzącego tu po lewej stronie Zycha. Zych przy linii bocznej, arbiter pokazuje, piłka jest dla Stomilu. Będą jeszcze zmiany u nas i jest okazja, żeby podziękować tym, którzy dzisiaj dobrze wypadli. Bartosz Guzdek opuszcza boisko. Zobaczymy, czy będą brawa. Są brawa. A Kacper Karasek pojawia się na boisku. I druga zmiana to Paweł Tomczyk za Juliusza Letniowskiego. Letniowski zbiera oklaski całkiem zasłużenie, bo jest to chłopak, który świetnie sobie radzi w tych trudnych momentach. Świetna technika, z łatwością porusza się po boisku. Paweł Tomczyk do ataku, Karasek będzie go wspomagał. Zobaczymy, jak Kacper sobie poradzi. A tymczasem aut mają zawodnicy Stomilu. 81. minuta spotkania. Przy narożniku pola karnego rusza zespół Stomilu, ale jedna akcja szybka i od razu Rafał Remisz traci piłkę. Teraz dochodzi jeszcze Wojciech Rejman, to on tam spowodował to, że upadł Patryk Stępiński. Teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Te brawa publiczności przeznaczone dla zawodników, którzy osiągnęli z Widzewem Ligę Mistrzów. Wspaniała rocznica. Zaledwie dwóch mamy tutaj. Piotr Szarpak i Marcin Zając na naszym stadionie, ale jeszcze nie raz będzie zapewne sytuacja, kiedy będziemy fetować rocznicę. Dejewski. Biegają zawodnicy Stomilu, ale chyba już bez przekonania. Patrzę na Szymona Lewickiego. No wprawdzie on próbuje tam znaleźć jakąś pozycję, ale pozbawiony podań niewiele może zrobić. Szykuje się jeszcze jedna zmiana w Stomilu. Hubert Szramka, młodzieżowiec, będzie za chwilę gotowy do gry. A tymczasem Mateusz Michalski zagrywa piłkę do boku, ale niedokładnie. Szkoda. To podanie mogło wiele zmienić, bo ta akcja Widzewa nieźle się zapowiadała lewą stroną boiska. 13:37, więc Łukasz Moneta opuszcza boisko, zawodnik Stomilu, a w jego miejsce wchodzi w tej chwili z numerem 37 Hubert Szramka. No nie ma
wesołej miny schodząc z boiska Łukasz Moneta. Liczył na to, że to spotkanie w Łodzi na pewno lepiej się dla Stomilu potoczy, ale ten pierwszy gol zdobyty przez Fabio Nunesza pokazał, że jeszcze wiele pracy linia defensywna zespołu gości ma przed sobą. Wrąbel rozgrzewa się, minuty płyną, a akcja jest pod bramką jego vis-a-vis, więc tutaj Krzysztof Bąkowski musi interweniować. Wybita piłka, tak troszkę na oślep. Zych kopnął ją, ale przeleciała tylko 4 metry i spadła pod nogami obrońców Widzewa. Marek Hanousek. Przejęte podanie. Szibata nie dochodzi do piłki. Ta wylądowała pod nogami Dejewskiego. Dejewski do Tanżyny. Biega tam teraz Mateusz Michalski, ale w tempo podania nie dostaje, podobnie jak i Tomczyk. Próbujemy rozegrać to dłużej i dokładniej. Patryk Mucha zagrywa do Patryka Stępińskiego. Pogramy troszkę piłką na przedpole. No, zgubili się tutaj Karasek z wychodzącymi zawodnikami gości. Straciliśmy orientację. Jeszcze jedno podanie. Skrajne, ale Krystian Nowak tutaj bardzo pewnie zagrał po podaniu w kierunku Szramka. Ta piłka trafiła pod nogi do naszego obrońcy. Jeszcze próbują coś zmienić w ustawieniu trenerzy Stomilu Olsztyn, ale myślę, że losy tego meczu już są na pewno rozstrzygnięte. 84. minuta spotkania. Zagranie do boku. Mają tutaj więcej miejsca widzewiacy. Tanżyna zostaje z tyłu. Teraz Patryk Mucha w środek do Hanouska. Hanousek długo przytrzymuje piłkę. Zagrywa do Krystiana Nowaka. Patryk Stępiński. Pokazuje mu się Hanousek, nie ma podania, jest za to Krystian Nowak, który próbuje tam, żeby zachęcić, próbuje zachęcić kolegów do zmiany pozycji. Jeszcze nie koniec tego meczu, uwaga, ale tam zbyt naiwnie żeśmy rozpoczynali akcję ofensywną. Wybita piłka na oślep, wysoko, trafia gdzieś tam koło trybun, widzewiacy. Linia boczna pola karnego coraz bliżej. Podchodzi tam Paweł Tomczyk. Nie dostaje jednak piłki. Są za to pozostali zawodnicy Widzewa. Ładna centra i będziemy mieli znów stały fragment gry. Rzut rożny zablokował to podanie Rafał Remisz. Kto pójdzie? Mateusz Michalski. Nasz zawodnik będzie dorzucał piłkę na przedpole. Nie ma jeszcze zagrania. Czekamy na centrę. A na przedpolu aż kłębi się tłum niebiesko-czerwony. W czerwonych widzewiacy, w niebieskich piłkarze Stomilu. Wysoka centra na 11 metr, gdzie jest Bukowski, w bramce został, ale piłka jeszcze nie opuściła boisko. Teraz dopiero Zych sprawił, że wylądowała na aucie. Bukowski. Jeszcze chyba nie traci nadziei zespół ze Stomilu, Olsztyna, ale na pewno będzie musiał uważać, bo widzewiacy każdą okazję do kontrataku będą wykorzystywali. Środek pola, Dejewski nie trafił w piłkę głową. Krystian Nowak do linii bocznej. Patryk Stępiński. Dobra interwencja stopera gości. To zdecydowanie wchodził Jonathan Simba-Wanga. Dzisiaj w drugiej części gra spokojniej, bo w pierwszej jego katastrofalny błąd sprawił, że niewiele brakowało, widzewiacy skorzystaliby z tego prezentu. Dobrze w środku pola, walczy zespół Stomilu. Jeszcze próbują coś zrobić. Szibata. Z łatwością ten chłopak potrafi przemieszczać się po boisku. Teraz podanie w środek pola, jest tam Szymon Lewicki. Tanżyna to wszystko przeczuł i odebrał piłkę. Arbiter gwiżdżej pokazuje, będzie rzut wolny dla Widzewa. Jakieś uwagi dla Kacpra Karaska. Ten przechodzi bliżej ataku, bliżej Pawła Tomczyka. Stara się znaleźć lukę. Hanousek. Mucha przez moment tylko kopnął piłkę. Wraca piłka pod jego nogi. Mucha na lewą stronę. No tutaj widzewiacy ładnie to rozgrywają. Przewaga jednego zawodnika.
Mateusz Michalski zapędzony gdzieś do linii końcowej. Poradzili sobie obrońcy Stomilu. Wybita piłka, ale bardzo niedokładnie. No i właściwie teraz można śmiało powiedzieć, że widzewiacy zepchnęli już Stomil do takiej rozpaczliwej defensywy. Jednak przewaga jednego zawodnika dużo daje. Remisz zagrywa do bramkarza. Bąkowski nogą. Głową Krystian Nowak do Dejewskiego. No i teraz Jakub Wrąbel. No, dawno nie miał piłki w rękach, no ale tak układają się losy tego meczu, że widzewiacy mają zdecydowaną przewagę i od razu ją realizują w polu. Jeden więcej to bardzo, bardzo dużo. Do środka, do Mateusza Michalskiego piłka, teraz Hanousek ma po drugiej stronie Nowaka. Nowak przyjmuje piłkę, podaje do przodu do Karaska. Ten widzi Patryka Stępińskiego, do niego zagrywa piłkę. Mamy przewagę, już 89. minuta. Krystian Nowak, Hanousek. Dłużej to trwa, ale gramy bardzo dokładnie. Do Nunesza piłka. Nunesz będzie łamał do środka, nie, gra do Patryka Muchy. Ten powinien zacentrować. Nunesz, mięciutko centra w kierunku zawodników, no ale Karasek uderzał z półobrotu, a piłka trafiła w ręce Krzysztofa Bąkowskiego. Niewiele minut do końca. Bąkowski, śpiewy na trybunach nieustające. A teraz zobaczymy, jak zrobią to widzewiacy. Kolejna akcja, troszkę było zamieszania przez moment. Patryk Stępiński próbował dojść do piłki. Nie udało się, Szibata, bardzo niedokładna główka. Dwóch zawodników z Stomilu, jeden Paweł Tomczyk. Łamie do tyłu, podaje piłkę do Karaska. Karasek szeroko do tyłu, do Dejewskiego. Dejewski w kierunku Tanżyny. Tanżyna coraz bliżej linia pola karnego, do Nunesza. Nunesz nie centruje, czeka, jeszcze drybluje. Z wodami wchodzi w pole karne. Nunesz płasko po ziemi. Tam czekało już dwóch zawodników z Stomilu. I z tego nic nie wyszło. 89. minuta. Znów mamy stały fragment gry. Znów możemy wykorzystać to, co się dzieje. A zatem zobaczmy. Pobiegnie tam Mateusz Michalski. I będzie wrzucał kolejny raz piłkę. Goście grający w dziesiątkę już chyba odczuwają trudy tego spotkania. No ale tracą bramki rzeczywiście kuriozalne. Ale to wszystko efekt braku konsolidacji defensywy, bo Bąkowski naprawdę ile mógł, to się starał. 4 minuty. Próba strzału z dystansu, rzucił się Bąkowski, uderzał z dystansu Patryk Mucha z prostego podbicia. Piłka przesunęła się, wręcz sunęła obok słupka. Mamy teraz ten doliczony czas gry, a zatem zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wybija piłkę Krzysztof Bąkowski na środek pola. Tu jest Szymon Lewicki. Remisz do boku, tutaj jest Kacper Karasek, próbuje akcji indywidualnej, piłka przy prawej nodze, coraz bliżej Karasek na prawo do Muchy, nie zdąży Mucha, szkoda. Próbowali rezerwowi dwójkowej akcji Krzysztof Bąkowski. Mimo niezłej postawy dziś i paru dobrych interwencji nie mógł zapobiec utracie dwóch goli. Bąkowski na środek pola, tu jest Tanżyna. Zostawia piłkę Nuneszowi. Nunesz spokojnie, na pewno tak jest. Zagrywa do Wrąbla. Podchodzi teraz Szibata do Tanżyny. Szeroko ustawieni widzewiacy zmuszają do biegania zespół gości. Przepchnął tam piłkarz Stomilu naszych pomocników. Strata piłki. No musi wrócić Jonathan Simba, bo stracił piłkę w prosty sposób. Patryk Stępiński. Wanga już jest na swoim miejscu. Pokazuje Mateusz Michalski, że liczy na podanie. Wchodzi sam na sam. Dobra interwencja. Obronił bramkarz gości. Bąkowski pokazał się tu z dobrej strony. Michalski był naprawdę bardzo blisko zdobycia bramki. No za dużo tracimy piłek w tych akcjach indywidualnych, zamiast próbować rozgrywać akcję zespołowo. Jeszcze raz goście. Stracił piłkę. T-
Tanżyna, zespół z Tomilu teraz atakuje naszą bramkę, aż jak tam niewiele brakowało. Szymon Lewicki wchodził do tego podania, naprawdę było bardzo blisko i niebezpiecznie. Zaczęło się od błędu Tanżyny, dokładnej piłki wrzuconej na przedpole. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby grając z przewagą jednego zawodnika ułatwiać gościom akcję, oddając piłkę w taki sposób. Patryk Stępiński z autu. Autor bramki na 2-0. Wybita piłka do przodu. Jest tutaj Paweł Tomczyk. Zagrywa do Hanouska. Tomczyk, Hanousek rozpędza się 30 metrów do bramki. Próbuje znaleźć tam Tomczyka. Tomczyk wychodzi sam na sam i strzela w bramkarza. I jest Chorągiewka w górze. No niestety, znów nie popisał się Paweł Tomczyk. Co z tego, że ten chłopak ma mnóstwo sytuacji, kiedy po prostu nie potrafi ich wykorzystać. No to jest problem. Nieskuteczności tego zawodnika jest naprawdę bardzo poważną sprawą dla Widzewa. Chociaż dziś Bartosz Guzdek pokazał, że przynajmniej na 70 minut możemy na niego liczyć. Ambitnie, zdecydowanie starał się odbierać piłkę, zwłaszcza na początku tego meczu był bardzo groźny. Patryk Stępiński na prawo do Krystiana Nowaka. Nowak wrzuca, ale trafia w nogę, wyciągniętą nogę, właściwie blokuje jego kopnięcie Rafał Remisz. I aut dla Widzewa. Jesteśmy bardzo blisko bramki Krzysztofa Bąkowskiego. Teraz Mucha próbuje zagrać dokładnie, ale uderzenie takie nietypowe w wykonaniu Mateusza Michalskiego. Kończy akcję Widzewa. Piłka poszybowała 3 metry obok słupka, ale najważniejsza sprawa to to, że widzewiacy sięgnęli po kolejne punkty, wygrywając 2-0. Przypomnę, 26 minuta. Fabio Nunes wykorzystał błąd defensywy i obrony i z bliska trafił do siatki, a później na 2-0 podwyższył Patryk Stępiński, zamykając szybką akcję Juliusza Letniowskiego. Uderzał z powietrza, Bąkowski interweniował, ale piłka wylądowała, właściwie przekroczyła linię bramkową i w ten sposób widzewiacy zdobyli drugą bramkę. Grając z przewagą jednego zawodnika, Widzew dominował i właściwie tylko zastanawiano się nad rozmiarami zwycięstwa. Przypomnę, w 92 minucie Bąkowski obronił strzał Mateusza Michalskiego, w 93 kolejną akcję Tomczyka również zakończył niezwykle udaną interwencją Bąkowski, ratując swój zespół. 2-0 to najmniejszy wymiar kary. Goście próbowali uzyskać lepszy rezultat, ale na zbyt wiele ich tutaj nie było stać i na zbyt wiele nie pozwolili widzewiacy. A zatem przypomnę, Widzew wygrał ze Stomilem 2-0. Kłaniam się pięknie Państwu i zapraszam na kolejne relacje.